Wiedźma, opowiadanie z serii demonofil. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno siak. To wiedźma, wiedźma, ja to wiem. A to co zrobiła Sylwestrowi, to po prostu czarna magia albo szatanizm. Nikt nigdy czegoś takiego to. Paulina Wasolińska zacisnęła zęby, potrząsnęła głową i pochyliła się nad stolikiem, żeby popatrzeć na wyświetlacz telefonu komórkowego. Trzymała urządzenie w delikatnej dłoni z długimi na kilka centymetrów pomalowanymi na różne kolory paznokciami. Podczas rozmowy zerkała na ekran niemal bez przerwy. Musiała wtedy odgarniać blond loki z twarzy. Trzeba ją po prostu znaleźć i zmusić, żeby, żeby przestała to robić naszemu sylwestrowi. Proste nie. To powinniście robić teraz, a nie gadać w najlepsze. Wskazała palcem na mnie, potem na Magdę, i znowu popatrzyła na telefon, jakby dawał jej pocieszenie i ulgę. Przejechała po ekranie, by przesunąć treści, które się tam wyświetlały. Wydawało mi się, że ekran jest jej potrzebny jak oddech. Ale proszę powiedzieć dokładnie i po kolei, poprosiłem. Nie czułem się komfortowo. Miałem wrażenie, że kobieta nie do końca wiedziała o co prosi i że nie była zainteresowana naszą pomocą. Paulina westchnęła i wzruszyła ramionami. Odsłoniła zęby w lekkim uśmiechu, chyba według zasady: że jak nie wiesz co mówić, to przynajmniej się uśmiechnij. Zauważyłem, że ma licówki. A wargi wyraźnie powiększone, makijaż też nieco krzykliwy, mało w nim było smaku. Nie pasowało mi też, że z tego co mówiła, miała być matką dziewiętnastoletniego chłopaka sylwestra Wasolińskiego. Musiałaby go rodzić, gdy miała dwanaście lat. I chociaż biologicznie pewnie się takie wypadki zdarzały, to jednak oznaczałoby to przestępstwo. Skłaniałem się jednak ku przypuszczeniu, że to nie jest biologiczna matka. Raczej Macocha, bo to była druga żona Edwarda Wasolińskiego, bardzo majątnego właściciela firmy wędliniarskiej. Razem z Magdą rozmawialiśmy z Pauliną Wasolińską w domu na przedmieściach łodzi. Nie była to rezydencja, jak w filmach amerykańskich, ale budynek wyraźnie wyróżniał się wielkością i rozmiarem ogrodu od pozostałych stojących przy tamtej ulicy. Miał też o wiele większy garaż, basenu brak. Salon urządzono bogato, ale bez przepychu. Nie czułem się tam jak parias. Każdy, nawet taki dyletant jak ja, musiał jednak docenić piękno starych, drewnianych, obciągniętych skórą mebli, lśniących zegarów i blatów, a także połyskujących kryształów za przeszklonymi ściankami barku oraz dywany, piękne, tureckie, wzorzyste dywany. Czułem się nieswojo, chodząc po nich w butach, Miałem taki plebejski odruch, by je zdejmować po wejściu do czyjegoś domu. Siedzieliśmy z Magdą na Sofie, a na drugiej spoczywała gospodyni domu, chociaż słowo gospodyni do niej nie pasowało ani trochę. Rozdzielał nas stolik kawowy, na którym stał tylko wazon, ale bez kwiatów. Wasolińska nie poczęstowała nas niczym, nawet szklanką wody. No, no, po kolei, po kolei mruczała Paulina, przekładając nogę na nogę i obciągając kusą sukienkę. — To Edzia był pomysł. A raczej jego asystentki, a nie jego, bo on nie ma czasu. — To ona cię znalazła. To znaczy, będziemy sobie mówić na ty, bo ja nie potrafię już inaczej, i wszystkim normalnie mówię, no bo to skraca ten... ten... dystans. Wzruszyła ramionami i wydała i tak już wydęte wargi. No, od początku to ja się w tym nie orientuję dobrze. Sylwester, nasz syn, on jest gnębiony przez przez ducha, ducha, a raczej upiora. I on wrzeszczał przez sen już od dwóch tygodni i ja normalnie oka nie zmrużyłam przez to, ale ostatnio to się. No, zrobiło się tak, że zaczął łysieć po prostu. Nagle mu się zrobiły takie placki białe na głowie, znaczy siwe, rozumiesz? I teraz mu wypadają. Na początku myślałam, że łapie jakieś dziwne fazy, no bo. ale. To tajemnica, jak u ginekologa, nie? Upewniła się, pochylając się nad stolikiem. Tak, oczywiście, wszystko co teraz powiesz, nie zostanie nikomu powtórzone, zapewniłem ją. To jak tajemnica lekarska. Magda uśmiechnęła się uprzejmie i pokiwała głową, gdy Paulina spojrzała również na nią, szukając potwierdzenia. — No, to właśnie myślałam, że on po tych tabletkach, bo on ciągle coś łyka i że mu się już w przekręca, myślałam. Edzio też tak myślał i mu tego zakazał i podobno nie łykał, ale było mu tylko gorzej, no ja nie wiem. Nagle Paulina wstała i myślałem, że nam zaproponuje coś do picia, ale po prostu podeszła do barku i nalała sobie likieru. Wypiła pół szklaneczki duszkiem. Muszę przyznać, że patrzyłem z zadowoleniem na jej krągłe kształty i obfity, nawet za duży do tej sukienki, w którą się wcisnęła biust. Co nie uciekło niestety uwadze Magdy. Położyła mi rękę na udzie i nie uważam, żeby to był przypadek. Ja, przepraszam, bo z reguły nie piję, ale te wrzaski w nocy, jak on ten duch przychodzi, to ja nie mogę spać. Ledwo to wytrzymuję i mówiłam już Edziowi, że powinien to gdzieś... Bo albo on, albo ja. Do jakiegoś hotelu może nie wytrzymam. Nagle otworzyły się drzwi do salonu i stanął w nich młody mężczyzna. Był ubrany w bawełniane, wyprasowane spodnie i czarny płaszcz z futrzanym kołnierzem. Gdy go zdjął, okazało się, że ma pod spodem białą koszulę i krawat. Na głowie pozostawił jednak kapelusz. To było dziwne. Twarz jak ładonisa, z bardzo starannie wypielęgnowanym, krótkim wąsikiem. Miał pewnie sprawić, by chłopak nie wydawał się pospolity. Już jesteście? Wypalił od progu. Słychać było w jego głosie gniew. Trzeba było do mnie zadzwonić. Z nią nie ma co gadać. Machnął ręką w stronę swojej macochy. Ale właśnie Paulina nam opowiadała o problemie, jaki jest, że w nocy... Zacząłem, ale chłopak mi przerwał. Lepiej zapomnijcie o tym, co mówi Paula, bo tylko będzie z tego bałagan. Jak ją wyślisz po zakupy, by przyniosła dwie rzeczy, to jednej zapomni, kupi drugą, nie tam co trzeba i nie doniesie do domu, bo po drodze zgubi. Tak to wygląda. Co ty mówisz? Oburzyła się Paulina. Tupnęła nogą i jej biust oraz pośladki zatrzęsły się. Sylwester spojrzał na nią z drwiną. No właśnie, do tego się tylko nadaje. Taka z niej matka jak ze mnie, dajmy na to, bednasz. Jaki bednasz? co ty mówisz? Ja powiem wszystko dziowi! Obruszyła się Paulina, podbiegając do stolika. Chwyciła komórkę i wyciągnęła ją w stronę chłopaka, jakby to była broń. Zadzwonię, zadzwonię natychmiast i zobaczysz. Dobra, dobra, zobaczę, zobaczę później. Sylwester uniósł rękę, by uciszyć macochę. I o dziwo posłuchała. My idziemy na górę do mojego pokoju, a ty, Paula, ty może idź już sobie coś kupić. To ci przejdzie. Jakąś torebkę, no, idź. Wasoliński poprowadził nas po pięknych drewnianych schodach na drugie piętro. Tam zaprosił nas do swojego pokoju, który był trzy razy większy od mojej kawalerki, wliczając w to kuchnię i łazienkę. Proszę siadać, zaraz przejdę do rzeczy. I proszę naprawdę, wyrzucić z głowy, co mówiła. To może jedynie zaszkodzić, ja tylko się rozbiorę. I wtedy zauważyłem twarz Magdy. Czerwieniła się i nie mogła oderwać wzroku od Sylwestra. Musiał jej zaimponować. I prawdę mówiąc, mi też zaimponował. Nawet nie wiem dokładnie czym. Miał w sobie jakiś magnetyzm, ale na nią zadziałał też seksualnie. Nie mogła od niego oderwać wzroku. Znałem ten wzrok. Sylwester schował płaszczy do szafy, zdjął krawat, usiadł na fotelu i wskazał nam miejsce na kanapie. To asystentka ojca, państwa znalazła, i szczerze mówiąc, sprawdzałem te referencje. Szczególnie u pana Kaczyńskiego i również z zakopanem. Bo oszustów jest wielu, a ja mam problem z prawdziwym duchem, albo jestem szalony. Tego nie można wykluczyć. Nie można tego nigdy wykluczyć, ale. Nie wydaje mi się. To, co z tobą mamy wszystko ustalać, jeśli chodzi o pieniądze i inne warunki? Zapytałem. Tak, ze mną. Ojciec musiał wyjechać w interesach do Niemiec, ale mam z nim kontakt. Zaliczka przelana i mam zgodę, by przekazać resztę 40 tysięcy w gotówce. Tyle to kosztuje, prawda? Taka jest standardowa cena, przyznałem, ale nie zawsze biorę robotę. Oczywiście. To jest jasne. Trzeba poznać szczegóły, aby się podjąć. To jest jasne, oczywiście. Ale może najpierw dam czegoś się napić. Jesteście po długiej podróży, wody, napoju jakiegoś, kawy, herbaty. Ja może herbaty poproszę, powiedziała Magda. A Karol napije się coli. Zawsze pije kole. No tak, popularny napój, bardzo. Sylwester skrzywił się lekko. A może mi się tylko wydawało. Nie jestem pewien. Poszedł w kierunku kuchni. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że w pokoju ma lodówkę, wyjął z niej butelkę Coca-Coli dla mnie, a dla Magdy włączył czajnik. Potem wrócił do salonu, postawił przede mną butelkę razem ze szklanką. Od razu zacznę, bo nie lubię tracić czasu powiedział i usiadł w fotelu. Przesunął go tak, by być bliżej Magdy, a nie mnie. Ojca nie ma, ale martwi się, że źle mi pójdzie matura przez to, co się dzieje. Ale on i też Paulina, której wiedza opiera się na tym, to podsłucha i ciekawska jest i coś tam wie. Wspominała o wiedźmie, powiedziałem. Twoja matka jest przekonana, że wszystkiemu winna jest jakaś wiedźma. No właśnie. Sylwester oderwał wzrok od Magdy i odchylił się od stolika. Nad którym wcześniej się garbił. To są właśnie efekty wtrącania się mojej macochy w nieswoje sprawy. Wiedźma, roześmiał się. Tylko to jej przyszło do głowy widocznie coś tam słyszała. Tak, z tym ma coś wspólnego pewna dziewczyna z mojej szkoły. Ma obsesję na moim punkcie, i to każdy potwierdzi. Ona jest artystką, a wiecie przecież, że artyści, są często szaleni i ona jest chyba nieco szalona. Ale ja powiem może od początku, jak pozwolicie. Wstał, bo usłyszał gwizdzący czajnik. Sam też napije się gorącej kawy. Na zewnątrz jest naprawdę zimno. Zima chyba przyszła w tym roku wcześniej. Straciłem go z oczu, bo zniknął gdzieś w kuchni. Słyszałem dźwięk otwieranych i zamykanych szafek. Nachyliłem się do Magdy. — Co ty tak na niego się gapisz? Syknąłem jej w ucho. Wzruszyła ramionami. Z tego samego powodu, z którego ty oglądasz kołyszący się bius Pauli, matki naszego klienta. Przecież mówił, że taka z niej matka jak bedynarz. A ty się gapisz na klienta, jakbyś chciała mu coś spijać z twarzy. Dobra, przestań już. Sylwester wyszedł z kuchni, niosąc tacę, na której stały filiżanki z herbatą i kawą, oraz mała cukiernica. Postawił ją na stoliku. No i to się nazywa polska gościnność, mruknął z szerokim uśmiechem, tak szerokim, jakby słyszał naszą rozmowę. Może cukru? Zapytał Magdę. Nie, ja nie słodzę. A ja, to bym chciał wszystko posłodzić i wszystkim. Usiadł na fotelu i wsypał sobie do kawy dwie łyżeczki. Na świecie za mało słodyczy, powiedział na swoje usprawiedliwienie. To zamiast kiełbasy, powinniście produkować batoniki, mruknąłem złośliwie. Wiem, zachowałem się całkowicie nieprofesjonalnie, ale jakoś nie mogłem się powstrzymać. To pewnie po prostu zazdrość. Przy młodym Wasolińskim wyglądałem kiepsko. Ten jednak był chyba przyzwyczajony do wybuchów zazdrości i zachował się tak, jak trzeba. To znaczy, Zignorował mój przytyk. Ten chłopak miał jednak pewną klasę i luz, który dają pieniądze. Z jego twarzy zniknął uśmiech i przystąpił od razu do opowieści. Pierwszy raz pojawił się we śnie i wszystko zapowiedział. Twierdził, że czeka mnie kara za jakieś moje niby grzechy i że on nie spocznie, dopóki nie spotka mnie śmierć. A jak wyglądał ten sen? zapytała Magda. Co się wtedy dokładnie działo? Nie pamiętam szczegółów, ale to było w salonie na dole. Klęczałem tam przed drzwiami wejściowymi, jakbym na kogoś czekał, i pamiętam, że czekałem długo. Kolana mnie bolały. Czułem, że klęczę na tłuczonym szkle. Krwawiły mi chyba. No i w końcu drzwi się otworzyły. Poczułem zimno, bo klęczałem w piżamie samej, a on stał przede mną i nie przekroczył nawet progu. To był mężczyzna. Ubrany całkowicie na czarno. Nic w jego ubraniu nie było nadzwyczajnego po prostu czarna szmata. I rąk nie było widać, tylko zapamiętałem twarz. I te długie, siwe włosy. Były długie, jak u kobiety, ale to był mężczyzna. Miał niski głos, ochrypły i taki, który mrozi plecy. I jeszcze jedno. Z gałych ocznych ciekła mu krew. Nie miał oczu, ale na mnie patrzył. Na sobie jego wzrok. I co powiedział? No właśnie to, że czeka mnie kara za to, co zrobiłem i że czeka mnie śmierć. A nie użył słowa grzechy? Dopytywała się Magda. Bo to istotne. Sugerowałoby jakieś religijne powiązania. Nie, ja sobie teraz przypominam, to wydaje mi się, że. Powiedział, że mnie czeka kara i śmierć za to, co zrobiłem. Nie. nie, nie używał słowa grzechy. I co dalej? Sylwester westchnął. Nic, po prostu rozpłynął się w powietrzu, a ja się obudziłem. Pokiwałem głową, próbując sobie to wszystko ułożyć. A twarz, miał coś charakterystycznego w twarzy? Tak. Twarz żółta jak taki stary papier, jak mają niektóre książki z bibliotek? I też tak śmierdział, jak stara namokła szmata. Przypatrywałem się Sylwestrowi, gdy opowiadał o śnie, i dostrzegłem, że usta zaczynają mu drżeć. Przyłykał ślinę często, jakby gardło mu wysychało od szybkiego oddechu. Nagle przerwał i sięgnął po kawę, chociaż musiała być strasznie gorąca. A czy zaczęła Magda. Czy to możliwe, że to nie był sen? Że naprawdę zszedłeś na dół i otworzyłeś drzwi? Nie, bo zacząłem krzyczeć i tak krzyczałem, że przybiegła Paulina do łóżka. Ojca nie było, jak zresztą zawsze. A ona przybiegła i dopiero jak mnie zaczęła szarpać, to się obudziłem. Mało jej nie uderzyłem wtedy. Wystraszyła się chyba bardziej niż ja. Ale to, że krzyczałeś w łóżku, wcale nie wyklucza tego, że przedtem zszedłeś na dół i otworzyłeś drzwi, powiedziałem. Niektóre duchy tego wymagają, gestu zaproszenia do domu, wtedy mają do niego łatwiejszy dostęp, zaczynają mieszkać w takim domostwie, a innych uważać za intruzów. No dobra, mogło tak być? Sylwester zgodził się ze mną. Kolana mnie bolały, jakbym naprawdę klęczał, jak w całym rano. Pamiętam to. Nie mogłem iść na tenisa. No i co było dalej? dopytywała się Magda. Zauważyłem, że na jej twarzy pojawił się wyraz troski, podobny do tego, kiedy opiekowała się mną, jak miałem złamaną rękę. Kolejne koszmary, w których do mnie mówił, a raczej, kiedy mnie nawiedzał. W każdym z tych koszmarów byłem tutaj w pokoju. Z reguły siedziałem tam wskazał łóżko. Dla dwóch osób przykryte kapą, ale zdarzało się, że po prostu byłem w kuchni lub nawet w łazience. A on co robił? Jak wyglądał? Zapytałem. Za każdym razem bałem się go, ale wyglądał tak samo jak na początku. Jak na niego patrzyłem, to po prostu nie mogłem się poruszyć, ale nie mogłem też zamknąć oczu. Nie wiem, bo w normalnym życiu nigdy nie czułem takiego strachu. Nigdy mnie tak strach nie paraliżował. To jego sprawka, wtrąciła się Magda. Tego ducha. One tak potrafią robić, jak przenikają, ale. co mówił? Y czy były zmiany w jego wyglądzie? Nawet małe, albo w sposobie mówienia. Nie. Stał cały czas w tej szacie, tyle że w świetle elektrycznym wydawała się taka lśniąca i lepka, jakby była czymś pokryta. I widać było tylko twarz z tymi oczami, z których leciała krew na policzki, okropność. I te jego siwe kudły lepiły się do siebie, były tłuste i brudne, no właśnie, może jedynie to, wydawał się brudniejszy. A co robił? Zapytałem. Mówił, że zbliża się moja śmierć, że zapłacę za moje postępowanie krwią i cierpieniem, i że będzie mi zabierał powoli to, co dla mnie najdroższe. Spełnił swoją groźbę? Każdego dnia spełnia? To, co się stało. Najpierw zabrał mi spokój. Chodzę roztrzęsiony i nerwowy. Ciągle wydawało mi się, że wokół mnie krąży, że ciągle jest, gdzieś patrzy. A ty, czujesz go teraz? To pytanie skierowałem do Magdy. Nie, w ogóle nic nie czuję. Ale ja, ja go czuję. Po twarzy Sylwestra przemknął skurcz, jakby ktoś mu wbił szpilkę w policzek. Patrzy mi teraz na plecy. To znaczy, że jest za mną. Takie mam wrażenie, ale. nie wiem. Magda wstała z kanapy i przeszła się po pokoju, rozglądając się uważnie. Potem stanęła za fotelem Sylwestra. Potrząsnęła głową na moje nieme pytanie. Ciągle nic nie wyczuwała. Dobrze, Sylwester, powiedz, co potem się działo. Poprosiłem. Każdego dnia mnie budził i mówił. Długo mówił. Nie pamiętam wszystkiego, nawet jak się zastanowić, to nic nie pamiętam. Ale on ciągle powtarzał to samo. I od tego wariowałem. To tak, jak we śnie się często coś śni i się nie pamięta, jak się obudzi, co tam było. To ja tak mam z tego jego słowami. Ale na ciele zaczęły pojawiać się te jego groźby. Co takiego? Najpierw chłopak oblizał usta, jakby się wahał. Ale proszę nie mówić matce, a nie ojcu. Nikomu. Oczywiście. A więc przestałem czasami trzymać mocz. Ale nie zawsze. Za każdym razem, gdy to się dzieje, to czuję zimno, jakby we mnie wchodził. Jakby on to robił a nie moje ciało. I to było publicznie dwa razy i zacząłem nosić zabezpieczenie dlatego, bo inaczej bałbym się wyjść. Ale na tym się nie skończyło, tak? Nie. To był dopiero początek. Potem zadawał mi ból. Każdego dnia dołącza jakiś nowy. Od dwóch tygodni jestem na prochach mocnych, opioidach, żeby nie wyjść z tego bólu. Ale co gorsza, oprócz bólu jest to... Zdjął kapelusz. Na jego czarnych włosach pojawiły się białe plamy. Włosy wydawały mi się niezwykle rzadkie, jak u starego mężczyzny. Najpierw mi posiwiały w wielu miejscach, a teraz wypadają. Jakbym wziął garść i pociągnął, to by wyszły. Dlatego noszę kapelusz. I to wszystko? Nie, jeszcze zostało najważniejsze. Westchnął. Od czterech dni straciłem sprawność. Taką sprawność zerknął na Magdę i potem znowu na mnie. Nie mam erekcji, nawet jakbym chciał, ale nie mam. Wysiliłem całą wolę, żeby się nie uśmiechnąć, żeby zachować całkowicie poważną i neutralną twarz. I udało się. Nie żałowałem tego chłopaka. Może to było spowodowane zazdrością, a może podświadomie po prostu. Nie przypadałem za nim. Miał jakiś magnetyzm i był niesamowicie przystojny, jak jakiś gwiazdor filmowy, a do tego dzięki relatywnie bogatemu ojcu mógł zajmować się tym, co mu się podobało. Nie, po prostu mu zazdrościłem i szczerze mówiąc, nieco się tym dziwiłem. Zawsze wydawało mi się, że taki nie jestem. A, ta wiedźma, to co mówiła Paulina. Zapytałem go po dłuższej chwili milczenia, podczas której Magda wróciła na kanapę i usiadła obok mnie. Możesz wskazać kogoś, kto nasłał na ciebie tego mężczyznę? Bo to wygląda rzeczywiście na karę. Co zrobiłeś? Musi ci przecież mówić, co zrobiłeś. Nie, no, właśnie nie mówi konkretnie, ale ja się domyślam, bo ona zniknęła ze szkoły i to na pewno ona. Jak on się pojawił, to jej już nie było, ale od razu nie skojarzyłem. Jak się nazywa ta dziewczyna? Laura chyska. Sylwester skończył kawę i podszedł do szafki. Wyjął z niej trzy buteleczki z lekami. Już muszę wziąć, bo mnie zaczyna już parzyć w sercu, powiedział i wysypał sobie trzy tabletki na dłoń. Potem połknął bez popijania. Wrócił na fotel na sztywnych nogach. Te bóle są dziwne mruknął. Muszę brać coraz więcej, a i tak czasami się jakiś przebija. Złączył kolana i objął się ramionami. Nie wyglądał już na takiego pewnego jak wcześniej. Widać było, że się boi i ducha i bólu. Ta Laura Chyska to wiedźma? zapytałem. Sylwester pokręcił przecząco głową. Nie. To dziewczyna z mojej szkoły. Nie chodzi do mojej klasy tylko do równoległej, ale ona. Ona miała zawsze do mnie coś. No zakochana była we mnie. Już od początku, jak zacząłem chodzić do tego ogólniaka, ale wiele tak miało. To był taki tłumek, taki tłumek. A skąd wiesz, że od początku? Powiedziała mi, jak mi wysłała w końcu te swoje rysunki? Kiedy to było? W trzeciej klasie. Masz jakiś z tych rysunków? Zapytała Magda. Nie, wszystko wyrzuciłem, ale ja na nich byłem i z nią na początku było to niewinne, nawet dziecięce, i zawsze to przychodziło pocztą, takim listem na papierze, i to też było dziwne. Ale potem zaczęła mi przesyłać takie bardziej, no, takie intymne rysunki, jakby chciała mi przez to powiedzieć, na co ją było stać. Jakby to była obietnica. Jej zdolności, jeśli chodzi o rysunek, stały się wielokrotnie lepsze. To naprawdę było dobre. To była artystka, do tego całkiem zgrabna. E, bo nie mogę powiedzieć, że ładna. Ona się nosiła tak dziwnie na czarno, no wiecie, zawsze jest taki ktoś, co się nosi na czarno. No i ona tak się nosiła. Czarne wyciągnięte swetry i spodnie. Ale potem zaczęła wkładać leginsy i się okazało, że jest całkiem nawet ponętna. To mi wygląda na nieszczęśliwą miłość, powiedziałem. Ta dziewczyna była w tobie nieszczęśliwie zakochana. No tak, ale nie ona pierwsza i nie ostatnia, i to przecież nie moja wina. Ciągle w sobie wszyscy się kochali wtedy, głównie to robiły dziewczyny, szukały chłopaków. Ciągle były w kimś zakochane. Moja szkoła jest duża, całe sześć klas w roczniku i do tego w większości żeńska. Ciągle się kochały. Ciągle miałem propozycje, żeby się spotkać i różne takie. Ale żeby nie było różowo, to ja też je zakokiwałem i nie zawsze ta, o którą zabiegałem, nie chciała. Pewnie nawet czasami z czystej złośliwości, żeby pokazać temu Bogalowi, że nie wszystko może mieć. Tak, są takie. A z nią się nie spotkałeś? Nigdy. Ona była na początku zbyt dziwna i nieatrakcyjna, potem zaczęła się robić atrakcyjna, bo pokazywała ciało i się trochę malowała, i ta jej sztuka. Odnosiła z nią sukcesy, nawet na jakimś tam konkursach i w galeriach ją wystawiali. Stała się nawet znana w szkole i ją podziwiałem. Ja jestem synem kiełbasianego potentata i tylko taka moja zasługa, a ona zrobiła coś sama. Takich ludzi się podziwia, a takim jak ja się tylko zazdrości. A ta jej sztuka miała swój urok, ale jakoś nikt do niej nie lgnął. Była zbyt surowa, bo ona wiecie, też rysowała w sposób surowy: tylko grafika i do tego głównie węgiel, czyli czarno-białe. trochę to ponure. No dobrze, to była dość nieszczęśliwie zakochana dziewczyna. Może nawet yy, miała na twoim punkcie obsesję, ale dlaczego sądzisz, że ona ma z tym coś wspólnego? Z duchem? O nie, ja nie sądzę. Ja wiem, po prostu wiem. Ona mnie przyciągnęła do siebie jakąś czarną magią. To znaczy, chciała przyciągnąć, ale ja nie zareagowałem tak jak chciała. I teraz wezwała tego ducha, by mnie ukarał. Ona. chciała mnie. ukarać! Wiesz, gdzie mieszka? Tak. Ona nie ma rodziny. Mieszka z wujem, co prawda bogatym, na wsi, pod łodzią. I do szkoły dojeżdża zawsze pociągiem. Nasze liceum to prywatna placówka i bardzo droga. Ale ten wuj ma pieniądze, bo on się zajmuje pokątnie jakimś takim ziołolecznictwem. Ludzie do niego przyjeżdżają i on te swoje słoiczki sprzedaje za ciężkie tysiące. Podobno w młodości zjeździł pół świata a w Indiach to mieszkał siedem lat. I trochę ma wełbie, pokręcone. I ona pewnie od niego taka jest. Te wszystkie dziwactwa przejęła. W każdym razie, jak jej rodzice umarli, to on ją zaczął wychowywać. I te moje bóle to może wódu. Wódu to nie w Indiach. Wiem, że nie w Indiach syknął złośliwie. Ale może tam też był. Sięgnąłem do stołu. I nalałem sobie coli, napiłem się kilka łyków. W takim razie mamy podejrzaną, która według ciebie ma jakiegoś ducha w swojej władzy, którym się wysługuje. I z tego co mówisz, to się mści, że aż tyle czasu ją odrzucałeś i nadal odrzucasz. Nie zareagowałeś też na bardziej bezpośrednie, intymne propozycje, które wyrażała w rysunkach, tak? Bo ona nic tam nie pisała, prawda? Żadnych słów. Nie, nie pisała. Wszystko było na rysunkach. Na tych rysunkach wyrażała to, co chciała i niezwykle sugestywnie. Pokazywałeś komuś te rysunki? Wtedy dostrzegłem, że po raz pierwszy się zawahał, tak jakby nie wiedział, czy powiedzieć prawdę, czy nie. Tak. Pokazywałem moim kumplom niektóre. Ale tylko te takie, które wydawały mi się ciekawe, wiecie, takie erotyczne, bo na rzeczywiście. One były ładne. Ale pokazywałeś, żeby się artystycznie pozachwycać? Czy po to, żeby się ponabijać? Zapytałem. Nie ponabijać, ale niektórzy się śmiali, bo jak się nie śmiać. One były odważne, takie diaboliczne nawet. Dobra, powiedziała Magda. Wydawało mi się, że usłyszałem w jej głosie coś surowszego, jakby magnetyzm Sylwestra nieco osłabł, albo trochę przejrzała na oczy. A więc mamy nabijanie się z uczuć dziewczyny, która coś do ciebie czuła przez kilka lat, tak? I to z tego, co mówisz, wrażliwej dziewczyny, zatopionej w mrocznych częściach rzeczywistości i poza rzeczywistości. Wtedy Sylwester parsknął: Poza rzeczywistości! Powtórzył i rozejrzał się, jakby szukał u kogoś aplauzu. U mnie rzecz jasna go nie znalazł. Na no co? Magda była już trochę zła. Co złego spoza poza rzeczywistością? Nie no, po prostu pierwszy raz usłyszałem to słowo. Sylwester zmarszczył brwi i znowu się uśmiechnął, jakby chciał załagodzić sprawę. I o dziwo załagodził. Magda natychmiast się uśmiechnęła do niego i pokiwała głową. Jakby mu od razu wybaczyła. I to nie było udawane. Wiem to na pewno, bo ją znam. No tak, kontynuował sylwester, ale ona o tym nie wiedziała. A może wiedziała, nie wiem, ale wydaje mi się to jedyna osoba, która chciałaby tego, co się teraz ze mną dzieje, i jedyna, która mogłaby tego dokonać. I tak, można ją podejrzewać o kontakt z poza rzeczywistością. No to chyba będziemy musieli tam do niej jechać, powiedziałem. Jeżeli to jest źródło, według ciebie, to może trzeba. Ale już się zbliża wieczór. Magda pokręciła głową, patrząc na zegarek. Już się ściemnia. No, ja tam byłem, powiedział Sylwester. Ten dom jest pusty. Jej wuj chyba wyjechał na tę jedną ze swoich wojaży. Już był stary, jak nie wiem, ale mu się zachciało. A tamtej Laury to już nawet w szkole nie ma. Nieobecna jest. Jakby z jakiejś ciemnej, piekielnej jamy na mnie go nasyłała. Tylko ducha. Mm, no dobra. Sięgnąłem po szklankę i dopiłem do końca kole. To zostaniemy tutaj, w domu i będziemy na miejscu. Poczekamy na istotę, która cię nawiedza, i spróbujemy coś zrobić. Może się uda przerwać tę jej działalność? Tylko jeszcze jedno. Masz jeszcze coś do dodania o tym duchu. Wiemy, że przychodzi co noc, że mówi do ciebie rzeczy, których później nie pamiętasz, że powoduje ból i cierpienie, które musisz zagłuszać lekami, że wypadły ci włosy i sprawił, że nie możesz mieć erekcji. Chociaż to ostatnie, to może stres, albo te środki przeciwbólowe, chyba, że to zapowiedział. Nie, on powiedział, coś wspominał, że już nie będę mógł. Sylwester plątał się w wyjaśnieniach, ale wydawało mi się, że po prostu sprawa była dla niego krępująca. Wyraźnie wskazał, że mi to zabierze i wiem, że to on, a raczej ona. No dobrze. Ale wracam do poprzedniego pytania. Czy przypominasz sobie coś jeszcze, szczególnie w zachowaniu ducha? To może być cokolwiek, jakaś mała rzecz, która dla ciebie może być nieistotna, a dla nas kluczowa. Sylwester odetchnął głęboko i myślał dłuższą chwilę. Może takie coś być? Dwa razy miałem wrażenie, że ten duch chce ze mną skończyć to znaczy, że chce mnie zabić. A nie mi odpuścić. Nachylał się do mnie i wydawało mi się, że wyciąga w moją stronę ręce. Czułem też, że się duszę, ale wtedy myślałem, że to ze strachu. Teraz, jak o tym myślę, to wydaje mi się, że to on jakoś mnie dusił. Słyszałem tylko tętniącą w skroniach krew, ale wtedy rozległ się pisk. Nie wiem, jak to nazwać, tak jakby jakieś dziecko krzyczało piskliwym głosem. I wtedy, jak słyszałem go. To wydawało mi się, że na twarzy tego ducha pojawiał się ból. Ja w następnej chwili po prostu go nie było. Znikał, a ja znowu mogłem oddychać. To, to może jakoś pomoże. Na pewno pomoże, potwierdziłem. Wstałem z kanapy i przeszedłem się po pokoju. Nie będziesz się czuł skrępowany, jak przez tę noc będziemy czuwali blisko twojego łóżka. Chłopak odkleił wzrok od filiżanki. I spojrzał najpierw na Magdę, a potem na mnie. Wyglądał wtedy na bezbronne dziecko, z takim naiwnym wyrazem na twarzy. Nie, no, jasne, pewnie. Spodziewałem się tego. Musicie przecież wyczuć ducha, poznać to coś. Całkowicie normalna sprawa. Tylko ja proszę, spróbujcie, żeby go już nie było. Ja już nie mogę wytrzymać. Gdyby nie to, wskazał ruchem głowy w stronę szafki, z której wziął leki, to bym leżał i wrzeszczał, a nawet sam ze sobą skończył. Ja boję się nocy. Jak zapada zmrok, to nie mogę, nie chcę zasnąć, ale zawsze zasypiam, zawsze zasypiam, a on, a on zawsze przychodzi. Pomóżcie mi. Proponowałem Magdzie, by się zdrzemnęła w pokoju na pierwszym piętrze, bo tam Paulina Wasolińska udostępniła nam jedną sypialnię, ale wolała siedzieć na krześle w pokoju Sylwestra i obserwować. Mogłem ją oczywiście zawołać albo zadzwonić po nią, jak będzie się coś dziać niepokojącego, ale nie chciała kłaść się spać. Przekonywała, że i tak nie będzie mogła zasnąć. Siedzieliśmy więc oboje na niewygodnych, twardych kuchennych krzesłach. Specjalnie takie dobraliśmy, żeby nie zasnąć. Zaczęliśmy warte o dwudziestej drugiej. Sylwester zadzwonił po nas dopiero wtedy, jak się wykąpał i położył na łóżku. Kiedy przyszliśmy, był już przykryty kołdrą i zgasił światło. Usiedliśmy na krzesłach około trzech metrów od chłopaka. Postawiłem termos z kawą przy stopach razem z dwoma kubkami, gdyby Magda również chciała się napić. Milczeliśmy. Nie chcieliśmy go budzić, żeby niczego nie zakłócić. Wcześniej mieliśmy cztery godziny na posiłek i rozmowę na osobności o tym, co działo się w tamtym domu. Doszliśmy do wniosku, żeby nie dowierzać podejrzeniom chłopaka co do przyczyn pojawienia się ducha. Magda nie słyszała o przypadkach takiej kontroli nad bytem, jak przedstawiał to Sylwester, a już na pewno nie przez dziewiętnastoletnią dziewczynę. Według niej, żeby to było prawdą, to musiałaby mieć niesamowity talent. To by oznaczało, że Laura spędza więcej czasu w poza rzeczywistości niż w rzeczywistości. Prędzej wykorzystałaby swoje moce, żeby uwieść Sylwestra niż żeby się mścić. Kontrolując ducha. No i jeszcze miałem dziwne przeczucie, że sylwester nie mówi nam całej prawdy. Magda jednak sądziła, że nie kłamie. Powiedziała, że to jest kobieciarz i pewnie mimo swojego młodego wieku uwiódł już wiele dziewczyn. Ale wiedział, że kłamstwem sam by sobie zaszkodził. Twierdziła, że stracił coś, przez co sobie życia nie wyobraża i to właśnie to, brak erekcji. Skłonił go do szukania pomocy, a nie groźby śmierci artykułowane przez ducha, które przecież pojawiły się już na samym początku i to dla niej było znamienne. Nie przekonała mnie jednak przez pierwsze trzy godziny nic niezwykłego się nie działo. Sylwester zasnął przed 11. Kilkanaście razy wstawałem, żeby się przejść. Klękałem też i przeciągałem się, żeby pokonać senność. Zaglądałem też do łóżka chłopaka. Musiałem zobaczyć jego twarz. Obawiałem się bowiem, że koszmar dzieje się tylko w jego głowie, że duch nie pojawi się przy nas, tylko po prostu wniknie w jego myśli. Sylwester jednak spał spokojnie, twarz była rozluźniona i nie słyszałem w jego oddechu, by działo się coś niepokojącego. Magda również nie siedziała ciągle na krześle. Od momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że Sylwester zasnął, zaczęła chodzić po pokoju, żeby wyczuć obecność ducha. Miała bowiem podejrzenie, że mógł być związany z jakimś przedmiotem, tak jak Borg. Nie spytała o to bezpośrednio Sylwestra, bo uznała, że jeżeli sam na to nie wpadł, to nie ma pojęcia o żadnym tego typu przedmiocie. Próbowała więc go wyczuć, chodząc po pokoju, ale nic nie znalazła. O drugiej w nocy, kiedy oboje siedzieliśmy na krzesłach, a kawa w termosie już się skończyła, drzwi do pokoju otworzyły się. W półmroku, bo jedynym źródłem światła były lampy uliczne na zewnątrz, ukazała się wysoka postać w ciemnej pelerynie. Miałem wrażenie, że materiał pokrywała jakaś zaschnięta skorupa, jakieś błoto albo popękane kawałki czegoś spalonego. Twarz zasłaniały mężczyźnie długie, siwe włosy. Wydawał się nieco pochylony, jakby zgarbiony. Był bardzo wysokiego wzrostu, co najmniej metr m. W powietrzu wyczułem kwaśny zapach. Przypomniały mi się historie o szatanie, które bardzo lubiła moja babcia. Podsłuchiwałem ją czasami ukradkiem. Powtarzała co najmniej kilka razy, że tam, gdzie pojawia się diabeł, Zawsze można wyczuć zapach siarki. Wtedy się z tego śmiałem, ale teraz już nie. Magda chwyciła mnie za ramię. Chyba nieco przysnęła, bo dojrzała ducha dopiero gdy znajdował się jakieś trzy metry od łóżka Sylwestra. Położyłem dłoń na jej ręce, by zrozumiała, że czuwam. Tkwiliśmy na krzesłach, niemal nie oddychając. Staraliśmy się nawet nie mrugać. Na początku wydawało mi się sunąć nad podłogą bezgłośnie, ale później usłyszałem wyraźnie taki odgłos, jakby ktoś szedł boso po wilgotnym błocie. Ten dźwięk był tak nieprzyjemny, że poczułem, że po szyi przychodzą mi ciarki. Metr przed łóżkiem sylwestra zatrzymał się. Chłopak zaczął oddychać coraz szybciej, jakby śnił koszmar. Zjawa jednak, zamiast torturować ofiarę, odwróciła się w naszą stronę. W mroku błysnęła żółta twarz. Miałem wrażenie, że tchnęło od niej czymś kwaśnym. Postać miała oczy, ale umieszczone nienaturalnie głęboko w oczodołach. Widziałem wyraźnie stamtąd błysk. Na policzkach dojrzałem zaschnięte strugi krwi. Po trzy na każdym, kończące się dopiero na linii szczęki. Krew wyżłobiła głębokie, na co najmniej pół centymetra koryto, jakby na twarzy. Nie było już tkanki, ale coś miękkiego, jak kreda. Nigdy takiego czegoś nie widziałem. Duch patrzył na nas bez ruchu, jakby decydował się w tamtej chwili, co ma robić, ale w końcu nie zrobił nic. Podszedł do łóżka sylwestra i powoli nachylił się nad chłopakiem. Byłem przekonany, że mówił mu coś na ucho, chociaż wargi zjawy nie poruszały się. Sylwester zaczął dygotać, jakby poczuł zimno. Łóżko trzeszczało. Nagle wierzgnął gwałtownie nogami. Kołdra spadła na podłogę. Otworzył oczy i usta, ale nie krzyczał. Jego twarz wykrzywiła się i pojawił się na niej wyraz najwyższego przerażenia. Wstałem powoli z krzesła. Nie chciałem dopuścić żeby coś mu się stało. Spojrzałem na Magdę. Była blada i wydawało mi się, że przerażona. Kręciła głową. Prosiła mnie, żebym nie podchodził. Zrobiłem jednak dwa krótkie kroki, ale poczułem opór, jakby powietrze zmieniło się w gęste błoto, a potem zastygło jak beton. Zatrzymałem się. Z fałd materiału, jakim okryty był duch, wyłoniła się ręka. Zwyczajna, męska ręka, ale żółta, jakby ktoś natarł ją siarką, paznokcie, czarne i długie, jak u kogoś zmarłego. Dłoń powędrowała w stronę twarzy śpiącego Sylwestra. Chłopak dyszał, wytrzeszczał oczy, ale nie mógł się poruszyć ani wydać z siebie żadnego dźwięku. Duch zacisnął dłoń w pięść, zostawiając jedynie wyciągnięty długi palec wskazujący. Palec na chwilę zawisł tuż nad czołem ofiary, a potem przesunął i zatrzymał nad lewą gałką oczną. Wisiał tam co najmniej minutę i miałem wrażenie, że zjawa zaraz wydłubie chłopakowi oko. Duch jednak poruszył ramieniem i czarny paznokieć powędrował nad policzek, potem nad usta, a na końcu w okolice dłoni chłopaka. I wtedy, kiedy miałem wrażenie, że Sylwestrowi już nic nie grozi, Palec wbił się wśród ręcze. Rozległ się krzyk tak głośny i przeraźliwy, że po całym ciele przeszedł mi dreszcz. Chłopak wrzeszczał, nabierając co chwilę powietrza. Krzyczał o chryple, jakby gardło od długiej hiperwentylacji miał całkowicie wyschnięte. Okrzyki przerażenia przerywał co kilka sekund suchy kaszel. Zjawa obróciła się w kierunku moim i Magdy. Nie mogłem stwierdzić, czy na nas patrzy, ale czułem na ramionach ciężar. Duch mężczyzny w czerni wyciągnął rękę w moją stronę. Z cały czas wyprostowanym palcem wskazującym. Czarny paznokieć lśnił od krwi chłopaka. — Odejdźcie! — powiedział i zaczął sunąć w moją stronę. Jego usta nie poruszyły się. Obok stała Magda. I wydawało mi się, że także nie jest w stanie się ruszyć. Pożałowałem, że kazałem Spiritowi zostać w samochodzie. Teraz by się przydał. Może byłby w stanie jakoś zareagować, jakoś rozproszyć tego ducha. Dla nas był zbyt potężny, sparaliżował nas spojrzeniem. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Słyszałem wilgotne kroki, stopy grzęznące w błocie. Coraz bliżej. Kwaśny odór wypełnił mi nozdrza, a w głowie zaczęło szumieć tak głośno, że nie słyszałem już wrzasku sylwestra, chociaż był zaledwie trzy metry ode mnie. Teraz, z bliska, kiedy dojrzałem twarz ducha, upewniłem się, że pokrywał ją żółty pył, czysta siarka. Krew z oczu wyżłobiła w niej bruzdy i zabarwiła na brązowo. A w oczodołach nie było gałek ocznych. Głęboko w środku coś błyszczało, ale to nie były oczy. Duch zatrzymał się tuż przede mną. Poczułem, że marznę, że policzki mi sztywnieją, a oczy od mrozu łzawią. Wielki paznokieć zbliżył się do mojego policzka. Nadal nie mogłem się ruszyć, a duch oparł go o moją skórę. Paznokieć parzył zimnem, ale po chwili poczułem ciepło które spłynęło na brodę i kapało na szyję. Nagle w pokoju eksplodował blask. Na chwilę zamknąłem oczy, a kiedy je otworzyłem, ducha już nie było. Zacząłem oddychać swobodnie, a z ramion zniknął ciężar. Przy łóżku Sylwestra, w koronkowej koszuli nocnej, pojawiła się Paulina. – Co tak wrzeszczysz? – pisnęła. – Przecież tu nikogo nie ma! Spojrzałem na Magdę. Miała czerwone policzki. I oddychała jeszcze szybko, w jej oczach dostrzegłem przerażenie, czysty terror. Kiedy dojechaliśmy do wsi Korlasy była dopiero dziewiąta. To właśnie tam mieszkała laura Hyska razem ze swoim wujem, dwadzieścia sześć kilometrów od szkoły położonej niemal w centrum łodzi. Do której uczęszczała. Dzień był bardzo chłodny i wiał do tego przejmujący wiatr. Moja terenowa Toyota z łatwością pokonała wyboistą, gruntową drogę i zatrzymałem się przed dość dużym, na tę okolicę, jednopiętrowym domem. Milczeliśmy z Magdą przez chwilę, a auto bujało się z lekkim szczękiem podwozia, gdy uderzały podmuchy wiatru. Dom wyglądał na opuszczony. Nie paliło się w nim światło, a z komina nie leciał dym. Magda gryzła nerwowo górną wargę. Nie wiem, czy powinniśmy to robić, Karol. Ja się boję. Może powinniśmy zostawić się sprawę. Ten duch był tak niesamowicie potężny. Nigdy takiego czegoś nie widziałam, ani nie czułam. Samo to, że rozdwoił się i każde z nas widziało co innego, coś znaczy. Tobie groził i zranił w policzek, a mnie mówił. Życie zabije. I wszystko w tym samym czasie. On wpłynął na czas, albo postrzeganie czasu. Żaden duch tego nie potrafi. To musi być coś więcej i ja nie wiem, czy czy damy radę. Szczerze mówiąc, też się bałem. I też uważałem, że życie nie jest warte czterdziestu tysięcy. Robiłem już jednak rzeczy bardziej niebezpieczne. I to zupełnie za darmo. Pchałem się w niebezpieczeństwo, o którym nie miałem pojęcia i to bez broni i przygotowania. Teraz przynajmniej wiedziałem, co mi grozi. Miałem też Magdę i Spiryta. On mi powiedział, żebyśmy odeszli od Sylwestra i to właśnie robimy, powiedziałem, chociaż wiedziałem, że się oszukuje. Mu chodziło o to, żebyśmy się nie pchali w tę sprawę, a nie, żebyśmy wyszli z tamtego domu. Przecież to wiesz, powiedziała Magda. Nie patrzyła już na mnie, tylko na bielony dom zapomalowanym na czarno płotem. Ale mamy teraz spiryta, a ty pomożesz, Demonku, co? Pomożesz? Odwróciłem się i spojrzałem na psa. Ten zastrzygł szami i oblizał pysk, a potem na nowo wywalił jęzor i zaczął dyszeć. Pomoże na pewno, ale to może nie wystarczyć, odparła Magda. I wtuliła głowę w ramiona. Wiatr dostawał się przez szczelin karoserii do środka i robiło się szybko zimno. Cholera, ale spadła temperatura. Ale nie na minusie, co? Nie, pewnie jest pięć stopni, ale ten wiatr jest taki przejmujący. A może to ten dom? Nie podoba mi się to. Magda, trzeba zajrzeć do środka. Po to przyjechaliśmy. Coś mi mówi, że tam ukrywa się laura. Bo niby gdzie miałaby przebywać? Z tego, co mówił Sylwester, nie miała przyjaciół, ani nawet koleżanek. To samotny artysta i do tego nierozumiany przez nikogo. No, może z wyjątkiem tego jej wuja, Gerarda. Ale ma dziewiętnaście lat. Mówiłam ci już, ona nie może kontrolować takiej istoty, a sama nie może taką się stać. To nie ma sensu. No, ale, nie wiesz na pewno. Magda zacisnęła silnie usta. Była zła, ale miałem rację i nie sprzeciwiła się. Ale jak nic nie znajdziemy w tym domu, to sprawa się zakończy. To co? Wtedy oddasz zaliczkę i wracamy? Nic nie odpowiedziałem. Chciałem jej przytaknąć, ale miałem taką obawę, że jeżeli raz się wycofam z jakiejś sprawy, to już nigdy nie będę mógł stanąć przeciwko duchom i demonom. Do tego sylwester zszargałby mi reputację. Już go zaakceptowałem jako klienta i teraz już mógł w systemie wyznaczyć o mnie opinię. Tak to działało. Wpłacasz zaliczkę i już jesteś klientem. Może powinienem to zmienić, bo w ten sposób to każdy mógł mi wystawić niepochlebną opinię i nie ponieść żadnych konsekwencji. I tak musiałem zwrócić pieniądze, gdyby się wycofał z umowy. Karol! Czy ty wtedy, jak nic nie znajdziemy w tym domu, to oddasz zaliczkę i wracamy? Zadała jeszcze raz pytanie Magda. Nie, odparłem po dłuższej chwili milczenia. Na tym się nie skończy. Pójdę do domu Wasolińskich jeszcze raz, ale tym razem ze spirytem i może coś się uda. Nie pozwolę tam zabić tego chłopaka. Po prostu nie mogę. Dziwne. Wydawało mi się, że go nie lubisz. To nie chodzi o to, że nie lubię. Ma w sobie coś przyciągającego, ale jednocześnie jest odpychający i taki oślizły. Trochę coś czuję, że go tak bez przyczyny taki potężny duch nienawiedza. Jakoś mi nie pasuje ta zemsta zgardzonej wielbicielki. To wiesz, tak jakby strzelać z armaty do wróbla. Mogła to jakoś inaczej załatwić, a nie od razu grozić śmiercią. A może ona nie jest w stanie go zabić, tylko chce go po prostu porządnie przestraszyć? Nie, ten ból, te włosy, ereksja to nie są proste sprawy, nawet dla ducha. Jakoś mi się wydaje, że to właśnie idzie do śmierci. Widziałaś tę dłoń, co go drasnął tym pazurem? No, widziałam. Wygląda, jakby się wdało zakażenie. Zakażenie? To po paru godzinach, o szóstej, mieniło już się wszystkimi kolorami tęczy, wyciekła ropa i w ogóle. Jak jakaś gangrena to wyglądało, spuchło mu to, jakby go pięć pszczół urządliło, Nie, to wszystko zmierza do tego. On umrze, Magda. Jak odejdziemy, to on umrze. I ty to wiesz. Wiem, ale ty też możesz umrzeć. On kazał iść. Dobra, koniec. Uniosłem rękę i zamknąłem oczy, żeby nie patrzeć na Magdę i się uspokoić. Po prostu Nie idź tam ze mną. Nie mogę cię ciągnąć. Nie powinnaś tam iść, jak nie chcesz. To niebezpieczne i tak naprawdę to się nie opłaca to naprawdę się nie opłaca za czterdzieści tysięcy się nie opłaca. Magda patrzyła na mnie długo, spod zmarszczonych brwi. Nie wiem, co sobie wtedy myślała. Ale na pewno nic przyjemnego ani o mnie, ani o tym, co robię. Jak chcesz, mruknęła i szerpnęła za klamkę. To idziemy. Wysiadła z samochodu, nawet na mnie nie czekając. Wyszedłem również i uderzył we mnie bezlitosny, przenikliwy wiatr. Założyłem czapkę i zapiąłem kurtkę. Była późna jesień, i z drzew opadły już liście. Leżały już wszystkie w błocie. Brudna, mlaszcząca breja. Wypuściłem spiryta i rozejrzałem się wokół. Dom stał na uboczu, sąsiedzi byli daleko, z dwóch stron domostwo otaczał las. Laura oraz jej wuj mieli tylko jednego sąsiada, który mógł widzieć, jak zatrzymuje się przy domu Hyskich. Nie miałem jednak zamiaru się czaić. Furtka nie była zamknięta. Wystarczyło podnieść drewnianą deszczułkę i pchnąć. Weszliśmy na podwórko. Nie zaszczykał żaden pies i nie widziałem innych zwierząt, nawet ptaków. Za domem stały stodoła i obora, którą pewnie zamieniono na garaż. Budynki osłaniały podwórzec z trzech stron. Pod płotem z czwartej strony stały stare maszyny rolnicze, takie z zardzewiałymi siedziskami i wielkimi kołami. Nie miałem pojęcia, do czego służyły. Były obrośnięte krzewami i bluszczem. Nie używano ich pewnie od co najmniej kilkudziesięciu lat. Spiryt biegał po podwórku węsząc. Nie szczekał, ale wydawał się podekscytowany. Pozwoliłem mu się wyhasać. Podszedłem do starej studni z betonowych kręgów stojącej przed domem. Wyglądało na to... Że ostatni raz czerpano z niej wodę, bardzo dawno temu. Zajrzałem do środka i na samym dnie, co najmniej sześć metrów poniżej poziomu gruntu, zobaczyłem błotnistą maść, nie przypominającą wody. No i co, będziesz się tam włamywał? zapytała Magda. Nie. Na razie zajrzę przez okna. Zbliżyłem się do domu. Drzwi wejściowe nie były nowoczesne. Po prostu drewniane i obite blachą. Prowadziły do nich trzy betonowe stopnie, jak do większości wiejskich domów. Podszedłem do okna po prawej stronie drzwi. Była tam drewniana ławka i stanąłem na niej, by dobrze obejrzeć pomieszczenie w środku. Spiryt podbiegł do mnie i również oparł się przed nimi łapami o parapet. Skończył już widocznie wstępny rekonesans na podwórku. Zobaczyłem kuchnię z dużym stołem, piecem kaflowym i kredensem. Wszystko wyglądało normalnie. Żadnych porzuconych naczyń na stole i garnków na piecu. Na pewno nikt nie opuszczał tego miejsca w pośpiechu. Może najpierw obejrzymy stodołę i oborę? Zaproponowała Magda. Tam może nie uznają tego za włamanie, bo na drzwiach nie widzę zamków. Nie. Potrząsnąłem głową. Jak... Ktoś ma być, to w tym domu, pewnie w jej pokoju. Możliwe, że Laura tam siedzi i udaje, że jej nie ma. Dwa tygodnie? No tak, dwa tygodnie. A co to za problem? A ten wujek, to myślisz, że przez przypadek właśnie teraz wyjechał? Magda objęła się ramionami. Jesienny wiatr przenikał do kości. Myślę, że nie. Może już leżeć w tej studni, gdzieś w błocie na dnie. Na to mi bardziej wygląda, a nie na wyjazd. Mogła go po prostu wykorzystywać przez cały ten czas. A na końcu, kiedy chciała zrobić tę zemstę, to się go po prostu pozbyła. Raczej nie, odparła Magda, kręcąc głową. Sierota, która kochała chłopaka przez parę lat, nie pozbyła się wujka nic tego niezowego. Nawet jakby coś się stało, to co? Co jest winny wujek? A może to ten wujek? Może on jej coś zrobił, co? Może wykorzystał sytuację, bo to była sierota, wrażliwa dziewczyna. I kiedy ona się tu sprowadziła, Sylwester mówił, że od pierwszej liceum... To ile ona miała? Czternaście lat? Może to ten wujek ją skrzywdził. I ona szukała w tym Sylwestrze, wiesz, nadziei na lepsze jutro. Fantazjowała o nim. Może nawet pomyliła potem rzeczywistość z fantazją. Magda miała taką minę... Jakby chciała coś niemiłego odpowiedzieć, ale się powstrzymała. Popatrzyła jedynie na spiryta, który trącił jej kolano łbem. Poklepała go po głowie, a ten wywalił jęzor i zaczął dyszeć, uwalniając kłęby pary. W powietrzu poczułem smród z jego pyska. Przyszliśmy powoli do drugiego okna, gniotąc krzewy po jakichś wyschniętych ozdobnych kwiatach, może różach. Zajrzałem przez łazienkowe okno i też nie zauważyłem nic niepokojącego. Rzeczywiście, pomieszczenie wyglądało tak, jakby ktoś stamtąd wyjechał. Poznałem to po kawałku mydła, który leżał na umywalce. Był tak wyschnięty, że aż pojawiły się na nim pęknięcia. Na pewno nigdy go nie używał od co najmniej kilku dni. Wydawało mi się, że nawet tygodni. Wygląda na to, że nikogo nie ma. Popatrz na mydło, wskazałem Magdzie. Ale łazienka pewnie jest też na górze. Ten dom jest za duży na jedną łazienkę. No, na piętro nie zajrzymy. Ale jeszcze są dwa okna od strony ulicy. Po kilku chwilach obeszliśmy dom. Niestety oba okna były szczelnie zasłonięte od wewnątrz ogumionymi roletami. Nie mogłem zobaczyć niczego, co było w środku. Na no to będzie na tyle, mruknęła Magda. To co, teraz? Włamujemy się? Nie. Ratujemy chłopaka, któremu grozi śmierć. I nie martw się, jakoś to będzie. Myślę, że nie ma alarmu, a jakby co? To wezmę to na siebie. Jak jest, to wylądujemy w więzieniu raz, dwa. I nie sądzę, że Biedrzycki albo Tycki mają znajomości po komisariatach w całej Polsce. To może ty nie wchodź, Magda. Będziesz stała pod drzwiami i dasz cynk, jakby coś się działo przez telefon, co? Nie ma mowy, potrząsnęła głową. Ziąb taki, a ty chcesz, żebym na zewnątrz wystawała? W życiu, wybij to sobie z głowy. Możesz wrócić do auta i stamtąd... Nie, mówię, idę z tobą. Wydawało mi się po prostu, że też czuła, że to włamanie najprawdopodobniej ujdzie nam na sucho. Jeżeli by myślała inaczej, to na pewno nie wolałaby pobytu w policyjnym areszcie niż czekania na zimnym wietrze lub w samochodzie. Podszedłem do drzwi i szarpnąłem za klamkę. Były zamknięte, spodziewałem się tego. Rozejrzałem się po podwórku. Przed domem rosło jakieś drzewo owocowe. Ale nie można się było dostać po jego gałęziach na piętro. Nie zauważyłem nawet jednego kamienia, by wybić okno. Musiałem iść aż do stodoły. Tam, w drewutni, leżały szczapy drewna do palenia w piecu, a także stara siekiera na drewnianym stylisku. Wziąłem ją i wróciłem do okna. Wybrałem fragment szyby blisko klamki. Brzęk tłuczonego szkła był cichy na tle gwizdzącego wiatru. Myślę, że nie usłyszałby go nawet ktoś stojący po drugiej stronie domu. Wsadziłem do środka rękę i otworzyłem okno na oścież. Oba skrzydła. Pierwszy do środka skoczył spiryt, popisując się zwinnym susem. łupnął drewnianą podłogę i zaszczekał, popędzając nas. Potem wszedłem ja i podałem rękę Magdzie. Zawsze mogę powiedzieć, że szyba była już rozbita mruknąłem. Gdy staliśmy już w kuchni, miałem rękawiczki, by nie zostawiać odcisków palców. Nie ma znaczenia, że ktoś inny rozbił. Włamanie jest też wtedy, jak jest otwarte. Dobra, co za różnica, nikt nas nie złapie. Wnętrze wydawało mi się nadzwyczaj bogate, jak na wiejską chatę, ale spodziewałem się tego. Jak inaczej, ten wuj mógł wysyłać dziewczynę, którą miał pod opieką, do prywatnego liceum. Tam czesne musiało kosztować dwa albo trzy tysiące, musiał mieć pieniądze. Kuchnia nie różniła się od innych w wiejskich chatach, ale wszystko było odnowione. Kafle na piecu zdobione, każdy indywidualnie malowany, a podłoga cyklinowana i polakierowana. Meble rzeczywiście wydawały się przez okno surowe, po prostu zbite z grubych kawałków drewna, ale z bliska widać było, że są zadbane. I również chronione lakierem. To jest jak jakiś skansen to wygląda, mruknęła Magda, rozglądając się po wnętrzu. O, i popatrz na to, wskazała na kuchenkę indukcyjną wewnętrzne, za drzwiami przesuwnymi. Tutaj mamy prawdziwe miejsce, gdzie robili posiłki. Obok nowoczesnej kuchenki na prąd był również duży blat, na którym stało kilka sprzętów kuchennych. No właśnie. Przecież on zarabiał na zioło lecznictwie. Sylwester mówił, że nieźle na tym zarabiał. Taka przynajmniej fama o tym była w szkole. Bogactwa tu nie widać, ale nie klepał biedy na pewno. Popatrz, jaki ekspres do kawy. Taki to kosztuje co najmniej parę tysięcy. Ale to chyba największy zbytek, jaki tu widać. Chłop widocznie lubi sobie popić kawę. No tak, tylko jak na takiego obierze świata, mało tutaj zdjęć. Z reguły się tacy chwalą swoimi wojarzami. A ten postawił na obrazy świętych na ścianach: Maryja, Jezus, jak w jakiejś wiejskiej chacie. Pewnie po prostu chciał zachować przeszłość, to pewnie nostalgia wygląda na to, że to po prostu jego dom rodzinny. Spiryt zaskiełczał i podrapał w drzwi prowadzące do jednego z pokojów, których nie mogliśmy obejrzeć od zewnątrz. Tam chyba coś jest. Wskazałem na wężącego psa. Magda przeszła przez kuchnię i chwyciła za klamkę. Drewniane, pomalowane na niebiesko drzwi otworzyły się z cichym zgrzytem, a spirit, machając ogonem, wcisnął się do środka. W spokoju buchnął silny zapach suszu roślinnego. Nie cuchnęło. Ale woń była zbyt intensywna, by mogła być przyjemna. Magda otworzyła drzwi na oścież, by do środka wpadło więcej światła. Pomieszczenie wyglądało na gabinet jakiegoś szlachcica sprzed dwustu lat. Centralne miejsce zajmowało stare biurko, a raczej sekretarzyk, z mnóstwem małych szufladek. Przed biurkiem stały dwa fotele, a za nim jeszcze jeden na dwóch ścianach półki jedna z książkami, a druga zapełniona słoikami i słoiczkami z brązowego szkła. Miały plastikowe wieczka to jedyny powiew nowoczesności. Jaki tam dostrzegłem. Spiryt do nogi! Syknąłem, bo pies wsadził pysk w buteleczki na pierwszej półce i te przewróciły się, a potem potoczyły z brzękiem po pokrytej zieloną wykładziną podłodze. Zaskomlał i posłuchał. Strasznie jest podekscytowany, zauważyła Magda. No, bo tutaj musi być coś mocno pachnącego. To był chyba gabinet, gdzie przyjmował klientów i aplikował im te swoje dzieła. Tak to wygląda, ale tutaj nikogo nie ma. Chodźmy stąd. Jeszcze ten drugi pokój i góra. Tam pewnie mieli sypialnię. Okazało się, że się jednak pomyliłem. Sypialnia wuja laury znajdowała się na dole. Była również niezwykle skromnie urządzona. Jedynie łóżko, szafa. I następny regał z książkami. Na małym stoliku komputerowym stał jeszcze laptop. To dziwne, że nie zabrał komputera w tę swoją podróż, powiedziała Magda i dotknęła przykrywającej łóżko białej kapy. Uklękła, by ocenić warstwę kurzu, jaka się na niej zgromadziła. No tak, tutaj nie spał ktoś co najmniej kilka dni. Trudno ocenić jak długo, bo jak w pokoju się nikt nie rusza i okna są zamknięte. To jest inny poziom kurzu, ale tak, na pewno to już kilka dni. Zamknąłem drzwi sypialni i przeszliśmy do sieni blisko pieca grzewczego. Był to nowoczesny, zautomatyzowany piec na gaz. Następny objaw bogactwa domu Gerarda Hyskiego. Zaczęliśmy wchodzić po drewnianych wiekowych schodach. Trzeszczały niemiłosiernie, ale drewno było pokryte lakierem. I zadbane. Na każdym stopniu znajdował się mały, brązowy dywanik, żeby się nie poślizgnąć. Na piętrze napotkaliśmy niewielki, ukształtny korytarz i trzy pary drzwi. Od razu rozpoznałem te, które prowadziły do pokoju laury. Wykonano na nich czarno-biały rysunek, przedstawiający ścieżkę, po której obu stronach ciągnęły się kolczaste krzewy. Na samym końcu dostrzegłem powalone w poprzek drogi drzewo. Na pniu ktoś siedział, był jednak tak daleko, że nie mogłem go rozpoznać. To sylwester! powiedziała Magda podchodząc do drzwi. Wierzyła, że jest gdzieś tam, na końcu tej przeprawy. To musi być on. Pomyślałem, że jej intuicja ma sens. Spojrzałem na spiryta. Siedział i przykrzywiał łeb, patrząc na drzwi. Pies był podekscytowany, ale nie na tyle. Żebym spodziewał się, że Laura przebyła w swoim pokoju. Nacisnąłem klamkę i weszliśmy do środka. Otworzyłem usta ze zdumienia. Miałem wrażenie, że wchodzę do kościoła ozdobionego freskami, a nie pokoju nastolatki. Żaden kawałek ściany, podłogi, czy nawet sufitu nie pozostał bez rysunku. Wszystkie meble stały pośrodku pokoju. Tak jak ludzie ustawiają je, gdy robią remont i malują ściany. Stało tam pościelone i przykryte kapą łóżko, trzy stare kufry i dwie złączone plecami meblościanki. Jedna wyglądała jak szafa, a druga jak regał na książki. Rysunki na ścianach i suficie Laura wykonała węglem, ale te na podłodze namalowała olejną farbą i polakierowała, by były trwałe. Na niemal wszystkich widziałem sylwestra. Chłopak mnie nie okłamywał. Laura miała na jego punkcie obsesję. Na suficie zobaczyłem twarz młodego Wasolińskiego otoczoną kwiatami. Nie był to jednak kiczowaty rysuneczek, jakim nastolatki zdobią swoje pamiętniki i laurki. Sylwester uśmiechał się na nim lekko i odsłaniał zęby. To był dokładnie ten sam uśmiech, którym obdarzał Magdę. Poprzedniego wieczoru. Wiedział, że wtedy wyglądał najkorzystniej. Jego usta wisiały dokładnie nad łóżkiem dziewczyny. Na ścianach znajdowały się wyimaginowane sceny z przyszłego, szczęśliwego związku Laury z Sylwestrem, głównie zwykłe życie rodzinne, żadnych pocałunków, ani miłosnych ościsków. Co najwyżej trzymali się za ręce, siedzieli obok siebie na ławce, gdzieś w parku. Biegali po plaży nad morzem, jedli lody w kawiarni. Naprawdę niewinne obrazki. Nie wygląda mi na taką, co by chciała, żeby wyłysiał, mruknąłem. Ani tym bardziej, żeby umarł i żeby mu nie stawał. Magda nagle parsknęła śmiechem. No, co cię tak śmieczy? Źle mówię? Nie o to chodzi. Rozśmierzyło mnie, że problem z erekcją wymieniłeś po śmierci, jakby to było coś od niej gorszego. Ale wiesz co, to, że robiła ładne rysunki, wcale nie przesądza, że nie zrobiłaby mu krzywdy. Czasami w człowieku coś pęka, wiesz, i się już nie kocha osoby, którą się kochało, tak po prostu jest. A niektórzy niezdolni są przestać coś czuć do kogoś, którego darzyli miłością, i to szczególnie taką pierwszą, i często niewinną. I czasami przechodzą na drugi koniec i zamiast kochać, nienawidzą. I to ma swój sens. To nie jest takie rzadkie znowu kobiet, jak i mężczyzn, którzy idealizują swoich wybranków. A tutaj mamy taki przypadek, nie uważasz? Zadarła głowę i popatrzyła na gigantyczne oczy Sylwestra na suficie. Może tak, ale jak ona tutaj żyła, to ten Gerard musiał wiedzieć, tego nie mogła ukryć. No nie, chyba nie, ale chodźmy dalej. Kolejny pokój był niemal pusty. Znajdowała się tam jedynie podłoga wyłożona miękką wykładziną, a na ścianach kilka akcesoriów do ćwiczeń, takich jak gumy, kijki i poręcze. Pokój po jednej stronie miał trzy wielkie okna od podłogi aż po sufit i zorientowałem się, że wychodziły na wschód. Na ścianach znajdowały się zdjęcia z podróży wuja Laury. Obejrzeliśmy dokładnie wszystkie. Zdjęcia przedstawiały głównie ludzi, a nie zabytki i pejzaże. Większość fotografii było czarno-białych i uwieczniono na nich dziwnie ubranych starców. Domyślałem się, że to musieli być nauczyciele, od których Gerard Hyski uczył się zielarstwa i pewnie filozofii życia. Po rysach twarzy oceniałem, że to byli głównie Hindusi i Chińczycy, może też Japończycy. Tylko kilkanaście wiszących na ścianach fotografii. Było w kolorze. Na czterech znajdował się wysoki, uśmiechnięty mężczyzna o związanych w kitkę włosach. Gerard, Hyski. — To pewnie tutaj ćwiczył, powiedziała Magda. Spiryt biegał od ściany do ściany i węszył intensywnie. Na to wygląda. Zacząłem przyglądać się dokładnie fotografiom, a Magda podeszła do okien. Ten jej wuj wygląda mi na mądrego człowieka, co Karol? Jakiegoś takiego skromnego, takiego, którego chciałoby się poznać. To nie jest żaden szaman ani znachor. Nie, nie wygląda na to. Ale trudno, żebyśmy dowody tego znaleźli na wierzchu, w jego domu. Trudno, żeby tu były czaszki i martwe kozły. Przecież przyjmował tu klientów. Nie mógł zorganizować sobie jakiejś sali śmierci, i to jeszcze przed pokojem Laury. No tak, masz rację, oczywiście, ale. Takie mam jakieś przeczucie, że tutaj po prostu mieszkali prawi ludzie, tacy z zasadami, tak po prostu mi się wydaje. I wyczytałaś to ze zdjęcia jego twarzy. Mruknąłem kpiącą miną. Nie z całej atmosfery tego. Magda przerwała nagle, bo dopiero wtedy dotarło do niej, że moje ostatnie słowa były złośliwością. Popatrzyła na mnie, mrużąc oczy, ale nic już więcej nie powiedziała. Przeszliśmy bez słowa do ostatniego pokoju na piętrze. Ten wyglądał jednak na sypialnię dla gości, trochę jak pokój hotelowy. Stało tam po prostu łóżko, szafa na ubrania i regał z kilkoma książkami. Z pokoju można było również przejść do łazienki. Najprawdopodobniej, gdy ktoś przebywał w tym pokoju, to Laura musiała schodzić do łazienki na dole, bo ta była do wyłącznej dyspozycji gości. Weszliśmy jeszcze na strych. Nie była to typowa rupieciarnia, w której znajdowały się stare szmaty i gazety. Strych wyglądał raczej na pokój roboczy. Znajdował się tam stół z imadłem, kilka pił i narzędzi elektrycznych do obróbki drewna. Na środku zauważyłem na wpół wykonaną rzeźbę przedstawiającą jakiegoś stwora o mackach jako śmiernica. Myślisz, że ona. Że ona to zrobiła, czy on? Zapytałem Magdy ale nie raczyła mi odpowiedzieć. Pewnie była jeszcze na mnie zła, nie potrzebowałem jednak odpowiedzi, to nie wyglądało na styl Laury i byłem pewien, że powstająca rzeźba była dziełem gospodarza domu. Wróciliśmy na parter i wyszliśmy na podwórko, zamknąłem za sobą dokładnie okno, tak żeby włamanie nie było zauważalne na pierwszy rzut oka. A może Laura po prostu wyjechała z wujem? Zagaiłem do Magdy jeszcze raz. Znowu po to, żeby coś powiedzieć. Bo sama mówisz, że nie jest taka silna, żeby nasłać tego stwora na Sylwestra. Może on zrobił coś komuś zupełnie innemu i to po prostu fałszywy trop. Tak może być, odparła Magda. Po jej tonie poznałem, że jest jeszcze zła. Może tak być, ale wiesz co? Zobaczmy też stodołę i oborę. To zajmie nam tylko chwilę, a jak tam nie ma zwierząt ani siana, to przecież może być coś innego. Te budynki, szczególnie obora, nie wyglądają na opuszczone. Kto na wsi tynkuje oborę? U mnie chyba takiego nie było. Po prostu kładą pustaki i tyle. A tutaj otynkowano to jak dom i może nawet ocieplono. Myślisz, że Laura ukrywa się w oborze? To raczej garaż, a nie obora. Widzisz przecież, że zamontowali tam unoszące się w górę drzwi. One są za małe, żeby się przecisnąć. Wskazałem na okna rozmieszczone równomiernie na wysokości około dwóch metrów. Były uchylone. Będzie trudno się dostać, tylko te boczne drzwi zostały. Spirit jakoś wyczuł, że chcemy wejść do budynku. Zaczął biegać wzdłuż ściany obory. Wydawał mi się jeszcze bardziej podekscytowany. Warczał i machał gwałtownie ogonem. W końcu podbiegł do bocznych drzwi i zaczął je drapać przed nimi łapami. Tak mocno, że zostawił jasne ślady na starych, pociemniałych i wypaczonych lekko deskach. Pomyślałem, że były słabe, i jakbym się uparł, to mógłbym je porąbać siekierą. Nie musiałem jednak tego robić. Magda wsadziła rękę w szparę i z odrobiną trudu zdjęła haczyk po drugiej stronie. Drzwi skrzypnęły i otworzyły się. Gdy weszliśmy do środka, od razu poczułem kwaśny zapach. Ten sam, którym śmierdział duch w nocy. Spojrzałem na Magdę i po jej minie poznałem, że również poczuła to, co ja. Siarka, mruknęła, aż kręci w nosie. No właśnie, to nie może być przypadek. Dojrzałem włącznik światła i miałem ochotę je zapalić, ale po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że mogłem w ten sposób zaalarmować Laurę, a tego przecież nie chciałem. Poczekajmy, aż oczy przyzwyczają się do półmroku. Tam dalej może być jeszcze ciemniej, co Magda? Masz rację, przyznała. Ukląkłem i złapałem wyrywającego się spiryta. Ten chciał skoczyć do przodu i wejść do głównej izby budynku. Spokój syknąłem mu w ucho. Idziesz z tyłu, nie możesz z przodu, słyszysz? Pies obrócił w moją stronę łeb i spojrzał tak rozumnie. Że wiedziałem, że zrobi o co proszę. Nie ruszasz się i masz być z tyłu, powtórzyłem. Zaskomlał cicho i wycofał się za magdę. Podszedłem do drzwi i uchyliłem je lekko. Zauważyłem w mroku coś czarnego i lśniącego. To była koroseria samochodu. Jakiś wóz terenowy, nawet nie rozpoznałem marki. Małe okienko u góry pozwoliły mi stwierdzić, że budynek obory. Podzielono na co najmniej dwa segmenty. Ta część, długości około czterech metrów, była wydzielona na garaż dla auta. Po prawej zauważyłem drzwi prowadzące do kolejnych segmentów budynku. Poszedłem w tamtym kierunku, ale nagle zatrzymałem się. Zapach siarki był już tak intensywny, że miałem wrażenie, że pali mnie w gardle. Magda, po co komu tutaj siarka? Siarki używa się w rolnictwie. A raczej ogrodnictwie. Zakwasza ziemię, a niektóre rośliny lubią kwaśną, jak na przykład borówki amerykańskie. Lepiej rosną. Skinąłem głową i podszedłem do drzwi. Skrzypnął zardzewiały zawias, gdy nacisnąłem i pchnąłem klamkę. Z bijącym sercem zajrzałem przez szparę do środka. Odetchnąłem. Nikogo nie zauważyłem. Środkiem szedł betonowy chodnik. A po lewej i prawej podłoga zapadała się na kilkadziesiąt centymetrów. Nakładano tam kiedyś tłomy dla zwierząt, najprawdopodobniej krów. Przy ścianach tkwiły zardzewiałe siatki i poidła. Jednak nie było już żadnych zwierząt, i to pewnie od dziesiątek lat nie czułem nawet ich zapachu. Ściany wybielono i dokładnie wyczyszczono. Jedyne co unosiło się w powietrzu to lśniący siarczany pył. Osiadał na ścianach. Podłodze i zardzewiałym metalu, nadając mu żółty kolor. Cholera, ale tutaj siarki! szepnąłem i zakaszlałem lekko. Założyłem sobie szalik na nos, by nie wdychać kwaśnej substancji. W dużej ilości mogła być przecież toksyczna. To stamtąd. Magda wskazała dziurę w suficie. Tam jest poddasze. Tam trzymano kiedyś ziarno, albo siano i pasze dla zwierząt. Teraz pewnie leżą tamte worki z siarką. Nie zauważyłem drabiny, ale wiedziałem, że jakby ktoś się tam ukrywał, to by ją przecież wciągnął na górę. Poradziłaby sobie z tym nawet dziewiętnastolatka. To było idealne miejsce na kryjówkę, o wiele lepsze niż dom. Nachyliłem się do spiryta. Waruj i pilnuj tutaj, szepnąłem mu do ucha i zamknąłem rękami pysk, żeby nie szczeknął potwierdzająco. Zamruczał tylko zielony, ale zamachał ogonem i położył się na betonie. Magda podeszła do mnie. Widziałeś gdzieś drabinę? Zamiast odpowiedzieć, pociągnąłem ją za rękę do drugiego końca obory. Stały tam wielkie drewniane, podwójne drzwi, zamykane jedynie od środka za pomocą szerokiej dechy. Uniosłem ją, odłożyłem na bok i pchnąłem wrota. Były na tyle szerokie. Że mógł tam wjechać do środka ciągnik z przyczepą. Magda zrozumiała chyba, co chcę zrobić, bo nie poszła za mną, tylko została w oborze. Po chwili przyjechałem samochodem i wjechałem do budynku. Zatrzymałem się pod otworem w suficie i wysiadłem. Podsadzić cię na maskę? zapytałem. Ale nie chciała. Wdrapaliśmy się na dach samochodu. Wstając, Musieliśmy się pochylić, bo betonowy strop był od niego oddalony jedynie o półtora metra. Wyjrzałem na strych, wychylając powoli głowę. Było tam o wiele ciemniej, ponieważ strych nie miał okien. Zawsze jednak nosiłem ze sobą latarkę czołówkę, wyjąłem ją z kieszeni, założyłem na głowę i zapaliłem. Silny strumień światła rozciął ciemność i wyłonił siedzącą na środku strychu postać. Była ode mnie oddalona jedynie o dziesięć metrów. Wstrzymałem oddech. To był on. Duch, którego widzieliśmy w sypialni Sylwestra. Dokładnie widziałem jego żółtą twarz i siwe włosy. W oczodołach tkwiły skrzepy zaskniętej krwi, która pociekła po policzkach na nagie ciało. Mężczyzna nie był pokryty czarną szatą, ale całkowicie nagi. Wokół leżały poukładane w piramidę worki, Kilka opakowań było rzuconych w kąt i rozerwanych. Czekałem kilkanaście sekund, aż zjawa się odezwie, ale nic takiego nie nastąpiło. Stary dach trzeszczał od podmuchów wiatru, drobiny siarki wirowały w powietrzu, a mężczyzna przed nami nie poruszał się. Siedział na drewnianym krześle, oblepiony siarką, kierując ku nam zastygłą twarz. To jest ciało szepnęła Magda. Nie dostrzegłem nawet, gdy wyłoniła się przez otwór obok mnie. To trup, on nie żyje. Serce przestało mi łomotać w piersi, miała rację. Trzeba go zobaczyć z bliska, mruknąłem. Oparłem ręce o beton i wdrapałem się na strych, odwróciłem się i podałem rękę Magdzie. Pomogłem jej wejść. Gdy zbliżyliśmy się na nieboszczyka, Magda zagryzła wargę. Widziałeś kiedyś takie coś? Wskazała na wzór na podłodze. To chyba krew. Z bliska zauważyłem, że nagi nieboszczyk siedzi na drewnianym krześle, którego nogi stały w kwadratowym, wyrytym w betonie otworze. Był głęboki na kilka centymetrów. Od kwadratu odchodziły rynienki i tworzyły wokół ciała wzór. Składał się z kilku przecinających się wieloboków, a między nimi znajdowały się napisy. Precyzyjna robota, co? powiedziałem. Krew wylewała się z ciała, wypełniała misę pod krzesłem, a potem delikatnie rozlała między ternienki. Jak się ma takie coś, to nie jest to takie trudne. Magda wskazała należącą na worku z siarką diakse. Narzędzie miało założoną tarczę do cięcia betonu. Wzoru na podłodze nie zrobiono dłutem. Myślisz, że to wuj Laury zrobił? Miał taki sprzęt na strychu w domu. Widziałem. To nie filozofia, żeby się tym posługiwać. Ja umiem. Każdy mógł to zrobić. Laura też. Ale co? Mówisz, że jakoś zwabiła tu swojego wuja, potem posadziła go na tym krześle, związała, oblepiła siarką, wydłubała oczy, a na końcu przecięła tętnicę szyjną i nadgarski, i chyba jeszcze udowę, żeby krew jak najszybciej wypłynęła i wypełniła te znaki. — Tak — Mogła to zrobić, jak jej ufał. A ja, jakbym ci kazała zamknąć oczy i iść do mojej obory, to byś mi zaufał? Nie. To by było dziwne. Przez chwilę wydawało mi się, że w oczach Magdy pojawiły się łzy. Ale musiał to być refleks światła, odpowiedziała normalnym głosem. No, ale może on ufał, bo ją kochał. Usiadł z zamkniętymi oczami na tym krześle. A potem ogłuszyła go, związała, może wcześniej podała jakieś środki rozrzedzające krew, bo ten rysunek jest perfekcyjny. Widzisz, jaki wyraźny? Żadnych niedoskonałości, po prostu idealny. Nachyliła się i podrapała paznokciem krew, zakrzepłą na betonie. O, ten rowek jest trójkątny i ma z centymetry głębokości. A może ktoś inny? Mruknąłem. Coś mi się ta twoja teoria nie podoba. Nie widać na nim żadnych więzów. I ta Laura, jak się patrzy na ten jej pokój, to tam nie widać takich rzeczy. Te jej rysunki wydawały się takie łagodne wręcz dziecięce. No tak, ale to, co jest w pokoju, to wiesz, może na pokaz. No i przecież powiedziałam, że może go nie wiązała, ale podała jakiś środek usypiający. Może nawet jakoś ogłuszyła. Jest dużo sposobów. Bo kto niby miał to zrobić? A może to nie jest jej wuj? Nie wygląda tak dokładnie jak na zdjęciu. Jest. To ten sam facet. Poznaje, chociaż wtedy był młodszy i popatrz. Ma przekute uszy i kolczyki. Jaki facet na takiej wsi? Nasi kolczyki. Nagle usłyszałem szczeknięcie na dole. To spiryt. Niecierpliwił się. Ale dlaczego ta siarka? Po co to? By się nie psuł. To chyba jasne. Nie wiem co to za magia, bo te napisy to nawet nie są w naszym alfabecie. Ale pewnie im ciało jest lepiej zachowane, to przywoływany duch jest mocniejszy. Pewnie chodzi też o postawę, bo widzisz, on jest na wysokości piersi, przywiązany do tego krzesła. To chyba po to, by się nie wywrócił. No, widzę. Czyli ten kto to zrobił, chciał, żeby ciało było właśnie w takiej pozycji, w centrum tego znaku i żeby jak najpóźniej zaczął się rozkład. Przerwała, bo spiryt na dole zaszczekał. O co mu chodzi? Tam ktoś jest? Nie wiem, ale... Dobra, Magda, nic tu po nas. Trzeba zatrzeć ślady na tej siarce i uciekać stąd. Mam nadzieję, że nikt nas nie widział. Cholera, to by było tłumaczenia... I co? Ona teraz zniknie? zapytał sylwester. Nie miał wesołej miny. Powątpiewał. Leżał w łóżku i wyglądał na chorego. Pauliny nie było. Nalegał, żeby przebywała na parterze. Mówił, że go denerwowała swoją głupotą. Nie wiem, ale policja już tam pojechała, powiedziałem. Na pewno już zabrali ciało do kostnicy. I myślę, że jak ciało nie będzie w tej pozycji, bez krwi wypełniającej ten dziwny znak, to zjawa straci moc. Może całą, a może przynajmniej część. Może będziemy w stanie coś zrobić. Może, może, to za to, może, płacę wam czterdzieści tysięcy? Odczekałem chwilę, żeby się uspokoić. Dzięki temu udało mi się przemyśleć odpowiedź Sylwestra i zareagować w sposób profesjonalny, w miarę profesjonalny. Po pierwsze, tak, może, bo ta robota to nie kładzenie płytek w łazience, żebym dawał jakieś gwarancje. A po drugie, to nie ty płacisz, tylko twój ojciec. Ty pewnie nie zarobiłeś jeszcze w życiu złamanego grosza, co najwyżej wydałeś. No dobra, ten ostatni przytyk nie był profesjonalny, ale Sylwester bał się tak bardzo, że nawet nie próbował ze mną dyskutować. Dopiero po fakcie dostrzegłem, że chłopak był po prostu zdenerwowany a ludzie w stresie często paplają głupoty. A jak ręka? Zapytała Magda, wskazując na zabandażowaną dłoń chłopaka. A, to, wdało się, jakieś zakażenie, ale mi wycięli coś tam i dłubali w środku ze trzy godziny. Powiedzieli, że jutro na kontrolę, że powinno być dobrze, ale ja nie mogę nią prawie ruszać. Jakbym nie był nałykany tych moich piguł, to pewnie bym wył z bólu. Będzie dobrze, powiedziała Magda i położyła mu rękę na czole. Niby skąd wiesz? Jakbyśmy w to nie wierzyli, to byśmy tutaj nie przyszli. A ten pies? Sylwester wskazał zabandażowaną ręką na spiryta, który chodził po pokoju i węszył. On coś pomoże? Dlaczego ma czerwone oczy? Ten pies. tak. pomoże, odpowiedziałem. Nie miałem zamiaru mu nic tłumaczyć. Ten pies zwiększa szansę, że wszystko się uda i przepędzimy tego ducha czy demona, ale teraz będzie o wiele słabszy, poradzimy sobie, a może nawet w ogóle się nie pojawi. Sylwester spojrzał na mnie i zacisnął zęby, chyba z bólu, a nie złości. Miał czerwone oczy i białe, suche wargi. I ja zrobię tak jak ojciec powiedział, by pieniądze przekazać, jak zjawienie będzie cały tydzień nie wcześniej. Dobra, zgodziłem się. Może być tydzień, ale mam wrażenie, że jak się nie pojawi dzisiaj w nocy, to już nie pojawi się nigdy. I co? Mówicie, że to była ona, tak jak podejrzewałem. Laura, ona jest wiedźmą? Nie chciałem na to odpowiedzieć. Ale Magda skinęła głową. Najprawdopodobniej ona. I zabiła swojego wuja, tego co ją wychowywał od paru lat i utrzymywał. To jest kurwa chore. Wiedziałem, że z nią jest coś nie tak, ale coś takiego naprawdę. Pokiwałem głową. Nie uważałem, żeby dzielenie się teorią, kto jest winny w tej sytuacji miało znaczenie. Liczyło się tylko to, by duch się już nie pokazywał. Bez względu na to, kto był za to odpowiedzialny. I tak dzisiaj nie zasnę. Sylwester stęknął. Cholera! Nawet już prochy nic nie dają. Mam wrażenie, że łeb mnie już boli od ilości tych piguł. Jezu, niech to się wreszcie skończy! Nie sądziłem, że zjawa w ogóle się pojawi. Wydawało mi się, że usunięcie ciała z nadwyrysowanego krwią znaku, obmycie z siarki i położenie w kostnicy powinno spowodować, że ten, który kontrolował ducha Gerarda Heskiego, nie będzie mógł go już wykorzystać. I może dlatego pozwoliłem sobie na rozluźnienie. Siedziałem na krześle i wydawało mi się, że czuwam, ale zasnąłem. Zmęczenie wzięło górę. Obudził mnie bolesny skowyt spiryta. Gdy otworzyłem oczy, pies wisiał w powietrzu, wierzgał i machał łapami. Był wysoko nad łóżkiem sylwestra, niemal pod sufitem. Chłopak jednak zdawał się spać. Miał zamknięte usta, leżał na wznak i oddychał spokojnie. Poderwałem się z krzesła. W powietrzu unosił się cuchnący odur padliny, ale wyczuwałem w nim wyraźnie jeszcze ostrą woń siarki. Wiedziałem, że to ta zjawa. Magda już stała obok i rozglądała się po pokoju. Nigdzie go jednak nie dostrzegałem. Tego odzianego w czarną szatę ducha. Ale to właśnie on musiał poderwać Spiryta w powietrze. Może w ten sposób chciał uniemożliwić mu wskazanie miejsca, gdzie przebywa. Ostrzegałem was! rozległ się niski głos. A wy nie posłuchaliście? Ostrzegałem. Nagle sylwester podniósł się do pozycji siedzącej, jednym ruchem, jak poruszana sprężyną lalka, i zwymiotował krwią na białą pościel. Zaczął krzyczeć z bólu, ale nadal miał zamknięte oczy. Chciałem iść w jego kierunku, zrobić cokolwiek, ale nie mogłem się ruszyć. Miałem wrażenie, że stopy przykleiły mi się do podłogi. Czułem się, jakbym ważył ze dwie tony. Z ogromnym wysiłkiem obróciłem głowę w kierunku Magdy. Dostrzegłem na jej twarzy pot. Miała ręce opuszczone wzdłuż ciała i wydawało mi się, że bardzo, ale to bardzo powoli pochyla się do przodu, jakby pchała niewyobrażalny ciężar. Spojrzałem na Sylwestra. Chłopak cały czas wymiotował krwią, a w przerwach nabierał powietrza do krzyku. Klamka od drzwi do pokoju zaczęła się unosić i opadać. Paulina krzyczała coś na korytarzu, ale nie potrafiłem jej zrozumieć. Potem rozległy się kopnięcia w drzwi, ale zbyt słabe, żeby je wyważyć. Za to, co zrobiłeś! Za to, co jej zrobiłeś! Teraz będziesz cierpiał! Ciało sylwestra uniosło się w powietrze. Chłopak przestał wymiotować i otworzył oczy. Zobaczył chyba coś czego my nie mogliśmy zobaczyć, bo wrzasnął. Trząc się, jakby przepływał przez niego prąd, z pomiędzy nóg zaczął kapać mocz. Potem skulił się do pozycji płodowej, ale po chwili jego nogi i ręce zaczęły się prostować, jakby do każdej dłoni i stopy doczepiono łańcuch, jakby zjawa chciała oderwać od jego tułowia nogi i ręce. Umrzesz jutro, ale dzisiaj będziesz cierpiał jak ona. Bezbronny, na łasce innych i będzie ból, dużo bólu. I wtedy usłyszałem ostry jak skalpel dźwięk. Nie był głośny, ale przenikliwy. Dopiero po chwili zorientowałem się, że ktoś krzyczał za oknem. Słyszałem go wyraźnie. I w jednej chwili wszystko zniknęło. Sylwester upadł z jękiem na podłogę. Tuż obok spiryta, który jednak w ułamku sekundy z ujadaniem poderwał się na nogi. Poczułem, że ciężar, który gniótł mi barki, zniknął w jednej chwili. Magda straciła niemal równowagę, zamachała rękami i musiała oprzeć się o łóżko sylwestra, żeby się nie przewrócić. Wiedziałem jednak, co jest najważniejsze. Cały czas rozmyślałem o tym, co mówił sylwester. To mi nie pasowało. Ten dźwięk, który rozlegał się za każdym razem, kiedy znikała zjawa. Teraz wiedziałem już, że to nie jest pisk, ale krzyk. I to do tego krzyk młodej dziewczyny. Spiryt! Łapią! Wskazałem na okno. Demon zrozumiał natychmiast, co miałem na myśli. Pies w trzech susach rozpędził się i uderzył łbem w okno. Wybił szybę i spadł przed dom. Wyjrzałem za nim przez okno, uważając, żeby się nie pokaleczyć o resztki rozbitej szyby. Ze zdumieniem stwierdziłem, że spiryt wylądował już na trawniku. Przetoczył się i kulejąc lekko biegł dalej. Na szybie widziałem jego krew i sierść, ale demon nie zważał na ból, tylko zaczął gonić jakąś postać w czerni uciekającą ulicą. Kto tam jest? krzyknęła Magda, dopadając okna. Laura! Szybko! Ruszyłem w stronę schodów, potrącając po drodze Paulinę, która wbiegła do pokoju i chwyciła w dłonie zakrwawioną pościel Sylwestra. Zaczęła wrzeszczeć histerycznie, i w jej oczach widziałem zwierzęcą panikę. Wybiegłem przed dom, a potem na ulicę, kierowany szczekaniem spiryta. Nie czekałem na Magdę, nie potrzebowałem jej. Wiedziałem, że to była Laura, jeżeli ją pochwycę, to będę miał szansę uratować Sylwestra. Zjawa zapowiadała przecież, że chłopak umrze następnej nocy, i wiedziałem, że jeżeli teraz zawiodę, to właśnie tak się stanie. Duch nie osłabł z powodu przewiezienia działa do kostnicy. Był co najmniej tak samo silny. Nie zdecydował się pokazać, ale nie stracił na sile. Zdołał sparaliżować mnie i Magdę, unieść w powietrze spiryta i jednocześnie torturować swoją ofiarę. Nie. Jego moc nie zmniejszyła się, albo zmniejszyła się, lecz na tyle, że nie robiło to żadnej różnicy. Dla mnie i dla Magdy był zbyt potężny. Na ulicy usłyszałem dalekie ujadanie spiryta i pobiegłem w tamtym kierunku. Biał wiatr i niemal natychmiast zacząłem dygotać z zimna. Byłem jedynie w bluzie, bez kurtki i czapki. Nie było czasu się ubrać. Biegłem jakieś 300 metrów. Kiedy to skończył się rząd domków jednorodzinnych i zaczął się las. Namacałem w kieszeni bojówek czołówkę i w biegu założyłem ją na czoło. W lesie było kompletnie ciemno. Gdybym nie miał światła, przywróciłbym się albo bym był zmuszony iść. Usłyszałem pisk, a potem przestraszony krzyk i jeszcze głośniejsze szczekanie spiryta, zorientowałem się, że dopadł laurę. Czułem już w gardle gęsty, metaliczny posmak oskrzyla piekły od mroźnego, nocnego powietrza, ale wycisnąłem z siebie ostatnie siły. Po jakiś pięćdziesięciu metrach za zakrętem dojrzałem dziewczynę. Siedziała na ziemi, zasłaniała uszy dłońmi, a spiryt krążył wokół niej i szarpał co jakiś czas za czarną kurtkę. Wtedy piszczała ze strachu. — Spokój! — krzyknąłem. — Spokój i odejdź! Spiryt jednak nie miał zamiaru przerwać uczty. Strach laury był dla niego widocznie wyjątkowo smakowity i pozwalał zregenerować ciało uszkodzone przy rozbiciu szyby. Nie kulał już na lewą przednią łapę i widoczne na pysku rany zabliźniły się. Tylko krew znaczyła jego jasne futro. Musiałem odciągnąć go siłą. W końcu jednak przestał jadać i tylko warczał. Zorientowałem się że Magda przerwała pogoń, by zająć się Sylwestrem. Nie miałem zamiaru na nią czekać. On już nie zaatakuje? Ten demon? Zapytała dziewczyna, unosząc głowę z nad ziemi. Miała bladą, wymizerowaną twarz, podkrążone oczy i potargane, czarne włosy. Trzęsła się z zimna. Kiedy zobaczyłem, jak dygocze, chociaż miała czarną, grubą kurtkę do kolan, sam zacząłem szczękać zębami. Wsadziłem ręce do kieszeni. Nie, jesteś bezpieczna, Laura. Tylko się żywi strachem. Nic ci nie zrobi. Nie zaprzeczyła, że ma na imię Laura. To musiała być ona. Spodziewałem się jednak większej agresji, jakiejś zapalczywości, ale ona jedynie uniosła się na nogi i stała przede mną w ciszy, zgarbiona, w ubłotonych glanach i spodniach bojówkach. Była niska i szczupła. Dobra, podszedłem. I chwyciłem ją za ramię. Wychodzimy z tego lasu, bo zaraz mi pękną zęby od szczękania. Nie protestowała i ruszyliśmy ubłoconą drogą w kierunku osiedla jednorodzinnych domków. Spirit dreptał obok zadowolony i z wyprężonym dumnie ogonem. Wywalił jęzor z i uderzał pyskiem w moje łudo co kilka kroków, żeby go pochwalić i poklepać po głowie. Co ty tam robiłaś na ulicy? zapytałem Laurę. Musisz być blisko, żeby go kontrolować? Tego ducha, tę te zjawę tam na górze. Ja go nie kontroluję zaprotestowała. Ja jestem w stanie go tylko powstrzymać, bo on grozi, że go zabije. I jak słyszę Sylwestra, jak on cierpi, to chcę go powstrzymać. Tylko to mi zostało czysty krzyk tak mi to opisywał wuj i mówił, że tylko niektórzy mogą tego dokonać czysty krzyk. I mi się udaje. Czysty krzyk? To jakieś zaklęcie? Tak, to mu się nie pozwala skupić, a on potrzebuje skupienia, bo on przygotowuje sobie dojście do innych. Jakich innych? To Sylwester nie będzie jedyny? Są jacyś inni? Dziewczyna zatrzymała się i zamrugała oczami. Powstrzymywała się od płaczu, a potem objęła się ramionami. Jacy inni, Laura, i kto to jest ten duch? To on. Gerard, mój wuj, zabiłaś go. Laura wybuchnęła płaczem, kucnęła i łukała, zasłaniając pobielałymi dłońmi twarz. Myślałem początkowo, że to ze strachu, co się z nią stanie, ale potem zrozumiałem, że to autentyczny szloch za utraconym bliskim. Mogła to zagrać, oczywiście, ale. Byłem niemal pewny, że tego nie zrobiła. W ogóle nie brałem pod uwagę teorii, że to ona jest przyczyną wszystkiego. Kto kontroluje tę zjawę, Laura? Ja też chcę uratować Sylwestra, jak ty zapowiedział, że zabije go jutro. Ja nie sądzę, żeby twój krzyk go powstrzymał. Działa według planu. Nie, ja pilnuję i robię to według księgi, tak jak mnie nauczył czysty krzyk musi działać. Bo to jest szczere, a szczery, czysty krzyk może wszystko. Jak będę tu, to go powstrzymam zawsze. Objąłem ją. Wstała i poszliśmy dalej. Pójdziemy do mojego samochodu i tam porozmawiamy. Włącza ogrzewanie. Przypomniałem sobie, że kluczyki mam w zasuwanej kieszeni w bojówkach. Lubiłem je mieć zawsze przy sobie. Laura podrptała za mną. To nie ty ją kontrolujesz, tę zjawę? To duch twojego wuja. Tak, to on. on to sam zrobił. Dał sobie siłę do wszystkiego. Widziałaś go tam w oborze, na piętrze? Widziałam. Zobaczyłam go dopiero drugiego dnia i zrozumiałam, co chce zrobić. Jak to chce? To on sam się zabił? Tak. Głos Laury załamał się. Dziewczyna znowu przystanęła. On sam się zabił. Krótko po tamtej nocy, gdy. Jakiej nocy, Laura? Co się stało? Ja nie wiedziałam dokładnie. To wszystko jest jak za mgłą, ale poszłam wtedy do eksortoru, bo on tam był. Zawsze tam był w sobotę. Mówili o nim, że był królem nocy. Co to jest ten eksortor? Klub w centrum. Tam wszyscy chodzili z mojej szkoły. I ja też poszłam i całą noc próbowałam, bo chciałam to skończyć. Albo tak, albo tak. I wypiłam nawet. Napiłam się alkoholu, nawet nie pamiętam, czy podeszłam do niego, czy on. Wyglądał tak pięknie i śmiał się, ciągle się śmiał. Sylwester. A potem nie pamiętam, co się stało. Obudziłam się rano na dworcu, chłód mnie obudził, wszystko mnie bolało. Bałam się. Nie wiedziałam, co się stało. Nie miałam telefonu ani pieniędzy i musiałam iść do domu. Powiedziałaś to wujowi. Nie, ale on się dowiedział. Zawsze mówił, że mam swoje życie, a on ma swoje życie. Może doradzić, wskazać wyjście, ale ja i tak zrobię to, co chcę, bo jestem dorosła, ale będę musiała żyć z tym, co zrobię. Ale zawsze dodawał. Że on także zrobi to co chce i ja będę musiała żyć z tym, co on zrobi. Jak wuj się dowiedział, on ma swoje sposoby. To znaczy, miał przerwała na chwilę. Ja go kochałam. On zrobił to dla mnie. Oddał swoje dwa miesiące. Jakie dwa miesiące, Laura? Gerard był chory. Nie chciał powiedzieć na co i jak się leczył, ale mówił, że zna datę swojej śmierci i nie zostało mu dużo życia. I bolało go ciągle, ale brał taki proszek. Sam uprawiał rośliny już od dawna w stodole. Miał tam lampy i donice, bo one musiały mieć takie warunki do wzrostu jak tam u siebie. Nawet ziemię specjalną zamawiał z tamtych krajów. Nasiona przywiózł lata temu z Indii i Nowej Gwinei. Mówił, że Ziemia dała nam wszystko, żeby być zdrowym i silnym. Mu jakoś nie pomogło. Mruknąłem. Tak, też tak mu potem mówiłam w złości, a on na to zawsze odpowiadał, że żył w zdrowiu i umrze w chorobie i że wolał tak, a nie żyć w chorobie i w chorobie umrzeć. Dojrzałem wokół Laury błysk gniewu. Żałowała śmierci wuja. Musiała go kochać. Zostałam sama. Zostawił mi pieniądze, miał dużo pieniędzy i gotówkę. Gromadził to, co zarobił w skrytce w banku. Sam nie wydawał wiele, brał od pacjentów coraz mniej, a potem w ostatnich latach to już co łaska. A i tak zrobiło się bardzo dużo pieniędzy. Ja nie muszę się martwić o pieniądze, ale ja też, tak jak on, nie potrzebuję wiele. Nawet nie muszę kończyć szkoły. Będę malować, to kocham, będę malować, mi to wystarczy. Twój wuj się zabił tam w oborze na piętrze. Sam wszystko zrobił? Tak. Gerard zrobił to sam. On, on. Ja nawet nie wiedziałam, ale on chyba wyciągnął ze mnie hipnozą to, co się tam stało. Hipnozą? I może swoimi innymi sposobami. Ale wiedział, że poszłam do klubu i opisał mi wnętrze i potem opowiedział, co się stało, ale ja nie chciałam słuchać. On od początku nie chciał Sylwestra, był przeciwny Sylwestrowi. I on to wymyślił. Bo to nie on. Może inni tak, ale nie Sylwester. Zgwałcili cię. Powiedziałem szybciej niż pomyślałem. Powinienem to powiedzieć jakoś łagodniej. Laura jednak zachowywała się tak, jakby nie usłyszała moich słów. Gerard stwierdził, że Sylwester to zrobił i inni jego koledzy, ale że to Sylwester dał mi pigułkę i prosiłbym wypiła soczek. Wspominał, że mówili o tym soczek i że było ich pięciu i nawet wskazał mi miejsca na ciele, gdzie miałam śniaki. Gdzie trzymali i mówił, żeby iść na policję, bo muszą ponieść karę, ale ja nie chciałam, nie wierzyłam. I jak pewnego dnia się obudziłam, to wuja już nie było. Zostawił mi list. Tam wszystko opisał. Podał ich nazwiska i zapewnił mnie, że ich ukaże. Napisał. Że ją wybrałam, swoją ścieżkę wybrałam i że on wybierze swoją i chce wyrównać rachunki. Nie wiedziałem, co robić. Milczałem aż do momentu, gdy wyszliśmy z lasu. Mieszkasz w jakimś hotelu? Tak. I co noc tutaj przychodzę i czuwam przy oknie sylwestra. Gerard mnie kiedyś uczył swojej sztuki, żeby nie została zapomniana, i spisał nawet kilka rzeczy w księdze. Ja wiedziałam, że czysty krzyk potrafi wszystko, czysty krzyk nie pozwoli mu, dlatego pilnowałam sylwestra. Chroniłam go, bo to nie on, może inni tak, ale nie on, on by tego nie zrobił, on nie potrafiłby tego zrobić. Nie pytałem już o nic więcej, już wiedziałem, co się stało. Laura doszła ze spuszczoną głową do samochodu. Odwiozłem ją do hotelu. Zanim wypuściłem ją na parkingu, powiedziałem, że następnej nocy wszystko się rozstrzygnie. Jak chce uratować Sylwestra, musi przyjść do jego domu. Wiedziałem, że następnego dnia albo ocalimy chłopaka, albo przegramy. I ona tu będzie? Wycharczał Sylwester. Ból wyciskał mu pot na czoło. Dostał silne leki przeciwgorączkowe i przeciwbakteryjne, ale nie pomogły. Leżał na swoim łóżku w piżamie i patrzył w sufit. Tak. Odparłem. I pomoże nam. To ona ratowała ci życie cały ten czas. Inaczej Gerard dawno by z tobą skończył. Ten krzyk. Pamiętasz ten krzyk, co wszystko przerywał? Nie poznałeś go? To Laura powstrzymywała nim swojego wuja. Myślałem, że to wiedźma, że się mści za to, co zrobiliśmy. Jak to ratowała? Ale ja byłem pijany i ona była taka chętna. Wiedziałem, że nic mi nie zrobią, jak nie będzie śladów przymusu. Jak sama z nami wyjdzie. Chłopakom się podobało, ale głupki za mocno ją przyciskali. Narobili siniaków. Jeden uderzył i nazwał suką. Chciał ją bić, bo to go podniecało, a tak był nastukany, że mu nie chciał stanąć. Mówił, że jak jej da w mordę, to mu stanie. Powstrzymałem go jakoś, ale... I tak ją przydusił, i ścisnął szyję za mocno. Wtedy w sądzie moglibyśmy mieć kłopoty. Może nie byłoby jakichś wyroków, ale doszłoby do sprawy, może znaleźliby na niej ślady. Włosy Dena, tak Dena na pewno. Nie chciałem, żeby to mówił, ale widocznie nie wierzył już w to, że powstrzymamy zjawę. Może to był dla niego rodzaj spowiedzi, oczyszczenia sumienia przed końcem. Niektórzy nawet najwięksi grzesznicy. Czuli taką potrzebę. Powiedzenie czegoś na głos oczyszcza, przecina duszące człowieka kłamstwa. Ja nawet nie chciałem tego robić, ale mnie namówili. To była taka głupia dziewucha, taka krowa, ten wzrok taki mglisty. Zawsze mi przypominała to bydło w Afryce. Wiecie, te takie wychudzone krowy z rogami. One też często czarne. I oni mi wtedy powiedzieli, że, że zrobi dla mnie wszystko jak zrobi dla mnie wszystko to, dla nich też zrobi wszystko. Mówili, że i tak się nie poskarży, jak jej dam pigułę, bo nie będzie pamiętać, że będzie pamiętać tylko mnie i może nawet będzie się cieszyć, że ją dotknąłem. Popatrzyłem na Magdę. Siedziała na krześle przed łóżkiem. W jej oczach nie było już tej mgiełki, kiedy pierwszy raz widziała Sylwestra. Teraz była jedynie twarda zawziętość. I ja żałuję teraz powiedział Sylwester. Mogłem ją po prostu strzelić w pysk, żeby wiedziała, żeby sobie wybiła mrzonki i że ja jej dotknę. Taki szkielet i wypłoch. Nawet kijem by mnie dotknął. Taka jak ją zgwałcić, to pomyślisz, że ją kochasz. Beznadziejny przypadek. Przerwał, bo usłyszał pukanie. Poszedłem otworzyć. To była laura. Ubrała się w czarną sukienkę z białymi kwiatowymi motywami. Obcisłą. Na nogach rajstopy, siniaki na szyi ukrywała paszka. Miała też na twarzy makijaż, który maskował zmęczenie i podkrążone oczy. Ubrała się tak dla niego, chciała wyglądać pięknie. I wyglądała. Przynajmniej dla mnie. Nie miałem pewności, jak długo stała pod drzwiami i czy słyszała coś z monologu Sylwestra, czy nie. Cześć! Powiedziała cicho ale nawet nie spojrzała na chłopaka na łóżku. Po co ona tu? Powiedział, ale również nie oderwał wzroku od sufitu. Życie ci będzie ratować, tak jak każdego dnia. Jak dzisiaj się nie uda, to koniec. Umrzesz, Sylwester. I ty nie dostaniesz swoich czterdziestu tysięcy. Był zły, wiedział, że mogła usłyszeć coś z tego, co mówił za drzwiami. Ja będę miał szansę na kolejne czterdzieści tysięcy przy następnym zleceniu, odparłem. A ty nie będziesz miał już szansy na nowe życie. To tobie powinno zależeć na każdym, kto może pomóc. To może zaprosisz tu też Paulinę. Ona też potrafi krzyczeć, nawet głośniej. Nie, Paulina nie będzie potrzebna, powiedziała Magda. Co innego, twój ojciec. On mógłby pomóc, kolejny człowiek z silną wolą mógłby być obciążeniem dla Gerarda. Przyjedzie jutro wieczorem, szepnął Sylwester. Sam raz na mój pogrzeb. Ma ważniejsze sprawy. Parsknął, ale w jego oczach pojawiły się łzy. Chcę, żeby jego kiełbasy jedli w Niemczech. Ja mu mówię, że mi ręka gnije i nie wiem, czy nie będą musieli amputować on mi o kiełbasie, bo Niemcy są drogą do kiełbasianego Eldorado Europy, a potem całego świata. Naszą kiełbasę będzie jadł cały świat. Ja mu, żeby przyjechał, bo ja tu umieram. A on powiedział, że mam 40 tysięcy i mam radzić sobie sam. Że i tak nie wierzy, że to, co mówię, to prawda. Że to tylko sposób na wyciągnięcie od niego pieniędzy i, i on mnie uczy samodzielności, bo on ma teraz firmę, a ja odziedziczę imperium, imperium odziedziczę, tak? Chyba będzie musiał spłocić z Paulinką tego dziedzica. Tylko, że będzie tępy jak but. Ale pieniądze będzie umiał wydawać, to na pewno. Znowu parsknął, ale bez wesołości. Po policzku spłynęła mu łza. Potem zamilkł i zamknął oczy. Nie odezwał się już. Czekaliśmy na zjawę. Tym razem nie pozwoliłem sobie, by usiąść. Postawiliśmy krzesła wokół łóżka. Laura u wezgłowia, ja z prawej, a Magda z lewej. Od strony nóg kręcił się spiryt. Mówiliśmy do siebie co kilka minut, by upewnić się, że nie zasypiamy, ale nikt nie był senny. Adrenalina odpędzała zmęczenie. Przyszedł w okolicach drugiej. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, że to on. Sylwester nagle obudził się i usiadł na łóżku, popatrzył na nas zamglonym wzrokiem. Po policzkach ciekły mu łzy. Nie krzyczał jednak z bólu i oddychał normalnie, więc sądziłem, że to nie z powodu Gerarda. Ale myliłem się. Chłopak stanął na łóżku i uniósł dłonie do twarzy. Spiryt zaczął wyć i niespokojnie kręcić się po pokoju. Biegał z jednego kąta do drugiego, jakby pojawiało się tam coś, a potem znikało. Wtedy Laura zrozumiała, że chłopak jest marionetką, że jego ciałem steruje Gerard. Krzyknęła głośno i przeraźliwie czysty krzyk. Przez chwilę czekaliśmy na efekt, ale nic się nie zmieniło. Potem poczułem ciężar na ramionach, miałem wrażenie, że coś ściska mi klatkę piersiową. Spojrzałem na magdę po drugiej stronie łóżka, wiedziałem, że ona czuje to samo. Nie mogła poruszyć nawet powieką. Spiryt uniósł się w powietrze, ale tym razem był sparaliżowany. Teraz już wiesz, rozległ się głos Gerarda. Dochodził zewsząd, jakby mówił przez głośniki umieszczone w każdym kącie pokoju. Laura, wiesz już, prawda? Tylko Laura mogła się poruszać. Widziałem, jak drży i jak unosi jej się pierś od szybkiego oddechu, zrobiła krok do przodu i oparła ręce o łóżko. Nie rób tego, poprosiła cicho, ale nie uzyskała odpowiedzi. Sylwester przekręcił dłonie, które miał cały czas przyciśnięte do twarzy, tak że kciuki spoczęły na powiekach zamkniętych oczu. Paulina! krzyknął Paulina! Po kilkunastu sekundach. Przybiegła jego macocha. Gerard nie paraliżował jej ruchów, ale zanim dotarła do chłopaka, ten wcisnął kciuki głęboko w swoją czaszkę. Stał zaledwie dwa metry ode mnie. Usłyszałem odgłos pękających gałek ocznych. Po twarzy chłopaka popłynęła krew. Paulina wrzasnęła, ale Sylwester zszedł z łóżka i skierował się do okna. Szedł sztywno i powoli. Co ty robisz? Wrzasnęła Paulina. Przestań. Sylwester uderzył pięścią w szybę. Pękła i kawałki szkła poleciały z brzękiem na podłogę. Schylił się i podniósł jeden z nich. Potem odwrócił się do nas powoli, zacisnął na nim pięść tak mocno, aż na nadgarstek spłynęła krew i zaczął wbijać sobie ostry kawałek szkła w szyję raz po raz. Dopiero za trzecią próbą przebił tętnicę. Poznałem to po strumieniu i kolorze krwi. Laura zrobiła krok do przodu, ale tylko jeden jakby ją zatrzymała jakaś niewidoczna siła. Paulina patrzyła na syna z otwartymi ustami. Nie była w stanie krzyczeć, na jej twarzy malowało się przerażenie. Sylwester dźgał się w szyję tak długo aż do mózgu zaczęła docierać za mała ilość krwi. Wtedy upadł na podłogę i znieruchomiał. Po chwili paraliż minął, ale nikt nie podszedł do chłopaka. Krwi na podłodze było tyle, że musiał być martwy, zanim zadzwoniłem na pogotowie. Epilog Z gazet dowiedziałem się, że tamtej nocy umarło jeszcze czterech młodych mieszkańców łodzi. Wszyscy popełnili samobójstwa. Sprawa była głośna na całe miasto. Nazwali to nocą samobójstw. Łukasz T. jechał w nocy swoim BMW i z prędkością 172 km na godzinę uderzył w drzewo. Przed uderzeniem odpiął sobie pasy. Marcin Z. połknął słoik leków na nadciśnienie ojca. I wyszedł z domu. Znaleziono go po sygnale telefonu komórkowego dwa kilometry w głębi lasu na przedmieściach łodzi. Tomasz Z skoczył z dziesiątego piętra punktowca, w którym mieszkał. Ostatni samobójca Franciszek J. upił się do nieprzytomności wódką i utopił w wannie podczas kąpieli. Wszyscy się znali i to nie uszło uwagi policji. Uznano więc, że planowali odebrać sobie życie właśnie tej nocy. Nie rozumiano natomiast motywu i nikt nie ośmielił się postawić żadnej hipotezy. Wszystkie wydawały się śmieszne. Chłopcy pochodzili z zamożnych, a nawet bogatych rodzin. Nie mieli kłopotów ze zdrowiem ani nauką. Każdy z nich planował przyszłość. Wiedziano na przykład, że rodzice wykupili im dwumiesięczną wycieczkę dookoła świata po zdanej maturze. Rozmawiali o tym często. Ja jednak wiedziałem, dlaczego tak się stało. Też zostałem przesłuchany w związku z samobójstwem sylwestra. Powiedziałem wszystko zgodnie z prawdą: że przebywałem tam, by odpędzić ducha, ale chłopak sam sobie wydłubał oczy, a potem przeciął tętnicę szyjną. Moje zeznania potwierdziła matka, i pewnie dlatego wypuszczono mnie, i nie proszono o dalsze wyjaśnienia. Sprawę z duchem uznano za zabawę nastolatków. Na szczęście Paulina nie wspomniała nic o płatności, której oczywiście nie dostałem i której nawet nie chciałem. Zawiodłem, nie uratowałem chłopaka i oddałem zaliczkę. Kilka dni nie mogłem się po tym wszystkim pozbierać. Magda też nie przyjeżdżała, a ja jej nawet nie zapraszałem. Siedziałem w dresie w mieszkaniu i patrzyłem się w ścianę, a za oknem lał jesienny deszcz bez przerwy. I doł wiatr. Spiryt leżał mi pod nogami, a nocami prosił, by go wypuszczać na posiłek. Nie miałem ochoty go nawet pilnować, wiedział, że nie powinien przesadzać ze straszeniem. Wielokrotnie mu to powtarzałem. I chyba nie przesadzał. Tycki dałby mi znać, jakby wpłynęły jakieś skargi. Prosiłem go o to. Rozmyślałem długo o sprawie złodzi, bo kilka elementów nie dawało mi spokoju. Po pierwsze, dlaczego tak długo czekał z Sylwestrem? Po to, żeby go torturować? To mi nie pasowało do tego Gerarda, który pomagał ludziom w ostatnich latach nawet za darmo. Zbyt był wysublimowany intelektualnie, żeby interesowała go taka zemsta. I znalazłem rozwiązanie. Naprowadził mnie krzyk Laury. Doszedłem do wniosku, że był skuteczny, że przez dwa tygodnie był skuteczny, a to oznaczało, że był szczery i czysty. Gerard chciał doprowadzić do tego, żeby nie był już szczery i czysty. Chciał doprowadzić do tego, żeby Laura sama się przekonała, kim jest Sylwester i co o niej sądzi. I ona podsłuchała wyznanie chłopaka, gdy stała przed drzwiami pokoju wtedy w czarnej sukience. Może całość a może tylko fragment, ale wystarczająco dużo, żeby jej głos nie był już czysty i szczery. I wtedy Gerard mógł zrobić to, co sobie zaplanował i odejść. Wpłynął na wszystkich pięciu, by popełnili samobójstwo, bo chciał się ich pozbyć bez tortur. Chciał po prostu, żeby zniknęli, ale od początku chodziło tu o Laurę. Jego celem było wyzwolić ją spod czaru Sylwestra. W tym, jak on wpływał na kobiety, było coś nienormalnego, jakaś naturalna, niewymuszona magia. W pewnym sensie sylwester sam popełnił samobójstwo, wyznając prawdę o gwałcie na Laurze. Gdyby tego nie powiedział, to może by się uratował. Ciało mężczyzny zostało bowiem spalone następnego dnia w krematorium i rozrzucone przez Laurę nad jeziorem jeziorsko. Dziewczyna zrozumiała, że wyświadczył jej przysługę. Wszystko, co zrobił Gerard, było dla niej, zapewnił jej przyszłość finansową i wolność od pętającego ją czaru Sylwestra. Wypuścił ją w dalsze życie mocną i gotową na wszystko. Pomysł na ten odcinek Demonofila powstał, gdy słuchałem piosenki Nobody's Home w wersji akustycznej. Link w opisie filmu. Na początku oczywiście ta historia miała przebiegać inaczej. Dziewczyna miała być prawdziwą wiedźmą, ale w końcu zdecydowałem się na zwrot akcji i zakończyła się tak, jak się zakończyła. Avril Lavigne powiedziała w jednym z wywiadów, że napisała tę piosenkę... Jak była bardzo młoda, po tym jak jedna z jej znajomych w szkole średniej bardzo się zagubiła w życiu, i zakończyło się to dla niej źle. Tutaj, u mnie, zakończyło się dobrze. Wuj poświęcając dwa miesiące życia, uwolnił laurę od mocy przystojnego utracjusza. Jeżeli się podobało, to tradycyjnie proszę o komentarz, subskrypcję i lajka. No i napiszcie w komentarzu, czy myśleliście od początku, że to dziewczyna, czy może kto inny gnębi Sylwestra. Pozdrawiam, Bruno Siak.